choć tulisz tak pod głową obłoczek snów i słów, tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długim marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, gdy słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmę. Musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snów i słów, tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj! Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długim marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Wypisujesz hasła w mojej dłoni, potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą po nas, to ich zjesz. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu.
czytając w wannie, tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś Alfą Omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty. Gdy głupota z biedą już mnie mają, robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów być. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa. Jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa. Tak w nas głęboko skryte śpią. Tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle, co nic. Nagłe i szybkie serca łopoty, kto by nie znał ich.
by nie znał i małe tęsknoty, ciche marzenia, zwiewne jak obłok, kruche jak dym, nieodgadnione w nas duszy westchnienia, kto by nie znał i na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku w słońcu i węgle szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Się odnajdę. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu za, po lustra obu stronach. W nowych wciąż marzeniach, gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku w słońcu i węgle szukaj mnie. Sama się odnajdę.
Małgorzata Biniek i niezastąpieni muzycy Filharmonii Kaliskiej. Świetne aranżacje, muszą Państwo przyznać. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy.
dzisiejszą uroczystą sesję Rady Miasta Kalisza rozpoczął właśnie koncert niezwykle utalentowanej Małgorzaty Biniek, absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Henryka Melcera w Kaliszu, a także Akademii Muzycznej w Katowicach, finalistki i laureatki wielu ogólnopolskich konkursów i festiwali. Oczywiście artystce towarzyszyli niezastąpieni muzycy Filharmonii Kaliskiej. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za ten koncert, który wprowadza nas w tę dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, w tym miejscu i w tak okazałej formie ostatni raz uroczystą sesję Rady Miasta Kalisza świętowaliśmy w 2019 roku. Teraz wracamy i znowu możemy cieszyć się pełną aulą znakomitych gości. Serdecznie Państwa witamy. I choć to kolejna sesja w tak trudnych dla nas wszystkich okolicznościach, to mamy nadzieję, że to nasze spotkanie będzie dla Państwa chwilą wytchnienia i okazją do podziękowań, do wyrażenia wdzięczności i szacunku tym osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego miasta. Tak jak wspomniała Agnieszka, wreszcie możemy się z Państwem spotkać w szerszym gronie, bo oczywiście poprzednie te uroczyste sesje Rady Miasta Kalisza również odbywały się, ale jak Państwo wiedzą, one były w mocno zawężonym gronie. Nie mogliśmy zaprosić wszystkich tych, którym blisko na sercu leży Kalisz i jego mieszkańcy, a dzisiejszego wieczoru wreszcie możemy się z Państwem spotkać. Tak jest, no to oficjalnie otwieramy uroczystą sesję. Szanowni Państwo, czas zatem na oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego wydarzenia. Proszę Państwa o powstanie. I proszę o wprowadzenie Pocztu Sztandarowego Miasta Kalisza, a także o odegranie hejnału miasta. Bardzo Państwu dziękuję. A teraz na scenę zapraszamy pana Tadeusza Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Zapraszamy do otwarcia 54. uroczystej sesji, powitania naszych zacnych gości i wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście, laureaci nagród miejskich. Uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza to jedno z najważniejszych wydarzeń,
jakie przeżywamy z okazji Święta Miasta. Ogromnie cieszy mnie możliwość spotkania z Państwem, bo to o Was i do Was co roku kieruję słowa najwyższej wdzięczności, szacunku i uznania. Za co? Za to, że jesteście, że podobnie jak cała reprezentowana przeze mnie Rada Miasta Kalisza, codziennie ze szczególnym zaangażowaniem i oddaniem wypełniacie swe obowiązki. Dziś skorzystamy z wyjątkowej sposobności podziękowania tym z nas, którzy przez lata związali swe życie z naszym pięknym grodem nad Prosną, oddając mu cząstkę siebie, działając w Kaliszu i dla Kalisza. Nie zapomnimy jednak o otaczającej nas rzeczywistości, która nie napawa optymizmem, bo choć zakończyliśmy walkę z niewidzialnym wrogiem, jakim był koronawirus, to dziś nikt z nas nie może cieszyć się pełnią tego symbolicznego zwycięstwa. Nie można bowiem obojętnie przejść obok wydarzeń w Ukrainie, które wstrząsnęły całym światem, a na które nie można wydać biernego przyzwolenia. Mając w sercu historię naszego narodu, nie zapominamy, że wolność i niepodległość to najwyższe wartości, dla których warto walczyć i niejednokrotnie oddać samego siebie. Przypomną nam o tym dzisiejsi bohaterowie, wśród których są tacy, którzy pamiętają, co to ból, strach, ale przede wszystkim nadzieja na lepsze jutro. Zacznijmy jednak od powitania. W tym szczególnym roku i dniu mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać wszystkich obecnych. Czynię to również w imieniu pana Krystiana Kinastowskiego, prezydenta miasta Kalisza, którego serdecznie witam. Witam serdecznie, panie prezydencie. Oraz Rady Miasta Kalisza, która jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Czy mogę prosić państwa radnych, żeby państwo radni powstali, bo mamy rzadko kiedy okazję zaprezentować się tutaj na sesjach Rady. Dziękuję bardzo państwu radnym. Szanowni państwo, witam serdecznie pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam serdecznie pana posła Tomasza Ławniczaka. Witam serdecznie senatora Rzeczpospolitej Polskiej i wieloletniego prezydenta miasta Kalisza, pana Janusza Pęcherza. Witam pana Andrzeja Plichtę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Witam panią Żanetę Lasiecką-Stodolną, kierownika delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Witam pana Jana Adama Kłysza, przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego. Witam Mirosława Rychlika, sekretarza powiatu ostrowskiego. Witam Józefa Kaczmarka, burmistrza miasta Uniejów. Witam serdecznie. Witam pana Sebastiana Wardenckiego, burmistrza gminy Opatówek. Witam panią Iwonę Michniewicz, burmistrz gminy Koźminek. Witam pana Marka Zdunka, wójta gminy Gołchów. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać pana Romana Rynkowskiego, zastępcę prezydenta miasta Suwałk oraz Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. Szanowni państwo, rok Marii Konopnickiej, suwałczanki, która znalazła tutaj w Kaliszu swoje miejsce również. Szanowni państwo, witam pana Dariusza Berka, zastępcę wójta gminy Sośnie. Witam duchowieństwo na czele z księdzem Marcinem Papuzińskim, kanclerzem kurii diecezjalnej. Bardzo gorąco witam naszych zagranicznych przyjaciół,
przede wszystkim pochodzących z Kamieńca Podolskiego. My z Toboju. Witam serdecznie. Równie gorąco witam przedstawicieli Ham, Preston, Łowecz, La Louvière, Dick and Ward oraz Aumont, a w szczególności witam przyjaciół z Martina. To już 25 lat naszej współpracy. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym również serdecznie przywitać przedstawicieli, ponieważ niektórzy z zaproszonych gości nie mogli przybyć, ale serdecznie chciałbym powitać przedstawicieli pani minister Marleny Maląg. Witam serdecznie. Pani eurodeputowanej Angeliki Możdżanowskiej. Witam również serdecznie. I pana ministra Jana Mosińskiego. Witam serdecznie. Przedstawicieli biur poselskich i przedstawiciela pani minister. Szanowni Państwo, uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza to również okazja, żeby przywitać tych zasłużone osoby, które przyczyniły się w dawniejszych latach do sukcesu naszego miasta. W związku z tym witam serdecznie prezydentów miasta Kalisza, pana Jana Frąszczaka, byłych prezydentów miasta Kalisza, pana Jana Frąszczaka i pana Wojciecha Bachora. Witam serdecznie. Witam obecnych wiceprezydentów Kalisza, pana Grzegorza Kulawinka oraz Mateusza Podsadnego. Witam wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza, pana Mirosława Gabrysiaka, panią Kamilę Majewską oraz pana Eskana Darwicha. A także ponownie wszystkich radnych Rady Miasta Kalisza. Witam serdecznie przedstawicieli Akademii Kaliskiej imienia Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na czele z profesorem Akademii Kaliskiej, doktorem habilitowanym nauk medycznych, panem Andrzejem Wojtyłą, rektorem uczelni. Witam serdecznie, panie rektorze. Witam również przedstawicieli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, na czele z prodziekanami, profesorami UAM, doktorem habilitowanym Maciejem Guźniczakiem, doktorem Radosławem Nawrockim oraz doktor Katarzyną Piątkowską-Pinczewską. Jednocześnie bardzo dziękuję władzom uczelni za udostępnienie na uroczystość sali koncertowej imienia profesora Jerzego Rubińskiego. Dziękuję serdecznie. Witam przedstawicieli służb mundurowych, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz wojska. Witam serdecznie. Witam prezesów, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, naczelników Urzędu Miasta oraz witam serdecznie Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych i przedstawicieli dziennikarzy, prasy, radia i telewizji. Witam serdecznie. Ale przede wszystkim witam naszych szczególnych gości, wyróżnionych tytułem honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, honorową odznaką miasta Kalisza, nagrodą miasta Kalisza oraz medalem honorowy przyjaciel Kalisza. Witam serdecznie nagrodzonych w tym roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy osobiście i dzięki przekazowi zaszczycili nas swą obecnością. Cieszę się, że w tej wyjątkowej chwili jesteście z nami. Szanowni Państwo, ja wiem, że to powitanie było przydługie i dużo oklasków, ale poproszę Państwa jeszcze raz o oklaski, aby symbolicznie Państwo oklaskami otworzyli uroczystą sesję Rady Miasta Kalisza. Dziękuję bardzo. Sesję uważam za otwartą. Szanowni Państwo, nareszcie. To nietypowe słowo, którym można rozpocząć przemówienie, ale jest ono adekwatne do sytuacji.
Oto nareszcie mogę wygłosić kilka zdań wobec szerokiego audytorium w pięknej auli imienia Jerzego Rubińskiego w Kaliszu. Wielu z nas czekało na ten moment z prawdziwym utęsknieniem. Po 2 latach niepewności, okresów izolacji i kwarantanny, obaw o zdrowie i życie najbliższych i swoje, znów możemy cieszyć się radością, wspólnoty i możliwością obcowania z drugim człowiekiem. Kiedy myślę o minionym okresie pandemii, nie mogę zapomnieć jego początków. Szanowni Państwo, widok pustej sali recepcyjnej Kaliskiego Ratusza, związany ze zdalnym sposobem porozumiewania się i prowadzenia sesji Rady Miasta Kalisza, na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Mam nadzieję, że pozostanie już tylko złym wspomnieniem, a jednocześnie przypominał będzie o dozgonnej wdzięczności wobec osób, które przyczyniły się zarówno do zażegnania niebezpieczeństwa, jak i pomagały chorym w trudnym okresie niepewności związanej z pandemią. Jednocześnie w tym miejscu chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom radnym, bo to dzięki ich pozytywnemu nastawieniu i zrozumieniu realnego zagrożenia możliwe było prowadzenie sesji online, podejmowanie uchwał i wyznaczanie kierunków działań panu prezydentowi, by miasto mogło dalej funkcjonować, podejmować wyzwania walki z chorobą i pomocy najbardziej potrzebującym. To już na szczęście za nami, ale przed nami kolejne potrzeby i konieczność współdziałania. Wojna na Ukrainie zaskoczyła większość z nas. Myśleliśmy, XXI wiek, już nikt nie podniesie zbrojnej ręki na drugiego człowieka, a jednak ogrom zniszczenia, ale przede wszystkim przemocy i nienawiści przeszedł wyobrażenia każdego z nas. Ten fakt przeraża tym bardziej, że wielu z uchodźców spotykamy na kaliskich ulicach, w szkołach i sklepach, w specjalnie przygotowanych miejscach, a niejednokrotnie w naszych domach, za co serdecznie chciałbym podziękować. Kochani, dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli choć raz i tym, którzy pomagają wciąż. Mogę i muszę powiedzieć, jestem dumny, że jestem Polakiem, że otaczają mnie ludzie, którzy nie zapomnieli o historii swojego narodu, o latach udręki i straconej niepodległości, o bezmiarze łez i cierpienia swoich przodków, a których empatię i solidarność z walczącymi podziwia dziś cały świat. Śmiem postawić tezę, że nie dokonałby tego żaden inny naród. Wśród pomagających w przeróżny sposób są również radni Rady Miasta Kalisza. Są panowie prezydenci, ale przede wszystkim jest wielu Kaliszan, dla których pomoc uchodźcom stała się zwykłą codziennością. Dziękuję i wam, bo wiem, że miasto jest takie, jacy są ludzie, którzy je tworzą, zarówno ci, którzy tu mieszkają i pracują, jak i ci, którzy je odwiedzają. To dla nich pragniemy pracować, podejmować trudne decyzje i stanowić prawo, które wpływało będzie na lepszą jakość życia mieszkańców Kalisza. To dla nich rewitalizujemy miasto, które pięknieje z dnia na dzień i przybliża perspektywę lepszego życia dla mieszkańców, ale i sprawniejszego działania dla kaliskich firm i zakładów pracy. Przez wiele wieków tworzono w naszym mieście wspaniałe obiekty, budowano tradycje i kulturę. Dzisiaj możemy korzystać z pozostawionych nam przez wcześniejsze pokolenia wszystkich dobrodziejstw. Pozostaje je tylko odnowić i udoskonalić ich funkcjonalność. Szanowni Państwo, jestem pewien, że rewitalizacja przyczyni się nie tylko do podniesienia estetycznych walorów miasta, ale da możliwość wieloaspektowego rozwoju mieszkańcom, a także zachęci do osiedlenia się kolejnych rodzin, a być może do pozostania w nim naszych wschodnich przyjaciół. Nie zapominajmy, że rewitalizacja jest długim procesem, a jej powodzenie zależy od nas wszystkich. Dlatego należy do niej podejść kompleksowo poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i gospodarki w odniesieniu do wielu płaszczyzn funkcjonowania przestrzeni miejskiej. Dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że po wieloletnich pracach i debatach
nad różnymi projektami i rozwiązaniami, wyłoniono wykonawcę i przekazano plac budowy głównego rynku. Panie prezydencie, serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również członkom Komitetu Rewitalizacji, w którym sam mam przyjemność pracować, oraz urzędnikom, którzy rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywali swe obowiązki związane z niełatwą tematyką rewitalizacji. Mam nadzieję, że mimo wielu perturbacji, na które narażeni są dzisiejsi inwestorzy, uda się zrealizować to zadanie sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Nie zapominajmy, że rewitalizacja ma służyć mieszkańcom, podobnie jak służy cała Rada Miasta Kalisza, której przedstawiciele nieustannie spotykają się z mieszkańcami, wsłuchując się w ich potrzeby i troski, aby choć trochę pomóc w niełatwej codzienności czy rozwiązaniu trudnego problemu. Zapewne nie muszę podkreślać, ale chcę to uczynić, to mieszkańcy tego wspaniałego miasta są dla nas najważniejsi. To dzięki nim piastujemy najważniejsze miejskie stanowiska i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Kalisz był nie tylko najstarszy, ale i najpiękniejszy w Polsce. I choć zdaję sobie sprawę, że są w naszym kraju perły dziedzictwa kulturowego, a przed nami jest jeszcze wiele działań w różnych obszarach rozwoju miasta, to mam marzenie i będę robił wszystko, aby je zrealizować, by Kalisz był jedną z nich, cudowną, kameralną perłą. Aby moje marzenie mogło się urzeczywistnić, potrzebni są przede wszystkim ludzie, którzy ze szczególną pasją i zaangażowaniem pracują na rzecz miasta i jego mieszkańców. Są wśród nich pracownicy Urzędu Miasta Kalisza i wielu jednostek organizacyjnych, którzy z wyjątkowym oddaniem służą naszemu miastu, za co bardzo im dziękuję. Ci ludzie to także nasi bohaterowie, którzy swą postawą udowadniają, że i w obecnych czasach można poświęcić się dla innych, że można kochać swoje miasto i rozumieć, że tylko ciężką, konsekwentną pracą można zrobić coś dobrego i zostawić po sobie dorobek dla przyszłych pokoleń. Dziś uhonorujemy ich najważniejszymi kaliskimi odznaczeniami. Tytułem honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, odznaką honorową miasta Kalisza, nagrodą miasta Kalisza oraz medalem honorowy przyjaciel Kalisza. Będą one wyrazem najwyższego uznania i szacunku, jakim darzą państwa Kaliszanie. Jesteście dla nas niedoścignionym wzorem, przykładem niezwykłego poświęcenia się dla spraw nie tylko miasta, ale i kraju. Podobnie jak Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych postaci w historii literatury polskiej, która dzieciństwo i lata wczesnej młodości spędziła właśnie w Kaliszu. Stąd Rada Miasta Kalisza postanowiła rok 2022 zadedykować tej wybitnej postaci, której twórczość poetycka przepełniona była szczerym liryzmem, ale przede wszystkim wielkim patriotyzmem. Nie sposób zatem, drodzy Państwo, nie zakończyć tego przemówienia jednym z najpiękniejszych cytatów z twórczości Marii Konopnickiej, który nie traci na swej aktualności. A gdy serce Twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, z łez ocieraj cudze oczy, chociaż Twoich nie otarto. Moi kochani, warto żyć i cieszyć się bliskością innych. Korzystajmy z tej pięknej chwili i oby było takich chwil jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu za wystąpienie. A o zabranie głosu poproszę pana Krystiana Kinastowskiego, prezydenta miasta Kalisza. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Pośle, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący z radnymi miasta Kalisza, Panie Rektorze, Panie Dziekanie,
prezydenci miasta Kalisza poprzednich kadencji, szanowni laureaci miejskich odznaczeń, szanowni państwo, drodzy Kaliszanie. Święto miasta to przede wszystkim święto jego mieszkańców. Cieszę się ze spotkania w tak licznym i zacnym gronie. Jestem przekonany, że choć reprezentujemy różne środowiska, łączy nas to, co najważniejsze, miłość do naszego miasta. Bieżąca kadencja samorządowa, ostatnie 3 lata, kiedy to wraz z obecnymi tu radnymi wspólnie odpowiadamy za sprawy miasta i jego rozwój, są najtrudniejsze w dziejach odrodzonego samorządu. Pandemia COVID-19 sprawiła, że nasz świat się zatrzymał. Zmieniły się priorytety i nasze zadania. Nie zapomnę widoku naszego miasta opustoszałego i zatopionego w ciszy. Był to trudny i wyjątkowy okres. Na szczęście miasto znów tętni życiem, nawet ze zdwojoną siłą, z potrzebą normalności, spotkań i wspólnego spędzania czasu. Niestety, gdy wydawało się, że sytuacja jest już stabilna, pojawił się kolejny kryzys, wojna w Ukrainie. W zależności od perspektywy możemy stwierdzić, że konflikt ten toczy się i daleko, i blisko. Na pewno bardzo mocno oddziałuje zarówno na nasz kraj, jak i na nasze miasto. Trudna sytuacja gospodarcza, galopujące ceny mediów, a tym samym materiałów i usług utrudniają nam realizację niektórych inwestycji. Ich wykonanie nie zawsze przebiega zgodnie z harmonogramem, wydłuża się czas, wzrastają koszty. Skutecznie działamy jednak, by mimo wszystko rozwijać nasze miasto. Tak jak wspomniał pan przewodniczący Skarżyński, wojna u naszych sąsiadów okazała się kolejną próbą także dla Kalisza. Od początku wojny granice z Ukrainą przekroczyło i schroniło się w Polsce blisko 4 miliony Ukraińców. Przyjmujemy ich również w naszym mieście. Jako samorząd wyznaczyliśmy miejsca, w których uchodźcy mogą mieszkać. Zapewniliśmy transport od granicy do naszego miasta. Organizowaliśmy liczne zbiórki. Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszym miastem partnerskim w Ukrainie. Piękny Kamieniec Podolski ze swoją historyczną i opisaną w kanonie polskiej literatury twierdzą pozostaje na szczęście poza strefą walki. Jednak boryka się ze skutkami prowadzonej wojny. To niewielkie miasto przyjęło 30 tysięcy uchodźców z innych rejonów Ukrainy. Dlatego cały czas śpieszymy mu z pomocą. Do Kamieńca Podolskiego wysłaliśmy kilka transportów darów oraz 2 autobusy. To realne wsparcie zgodne z oczekiwaniami naszych ukraińskich przyjaciół. Chcę podkreślić, jak wiele dla Ukraińców robią mieszkańcy Kalisza. Skala tej pomocy jest niebywała. Niemal każdego dnia pojawiały się oddolne inicjatywy wsparcia. Zbierane były dary, pieniądze, organizowana pomoc logistyczna. Wielu z was bezinteresownie przyjęło naszych gości za wschodniej granicy w swoich domach. Dziękuję wam za to. Wielkie brawa dla Kaliszan o wielkich sercach. Czas wojny i związanego z nią kryzysu humanitarnego pokazał jeszcze jedno, że z naszymi partnerskimi miastami łączy nas prawdziwa przyjaźń. Więź, tak konsekwentnie budowana przez lata, sprawia, że mieszkańcy wielu krajów, wielu miast pospieszyli z pomocą materialną dla Ukrainy. Kalisz stał się pośrednikiem tego wsparcia. Takie działanie daje nam poczucie wspólnoty, umacniania więzi. Przedstawiciele miast partnerskich, także Kamieńca Podolskiego, są dzisiaj z nami. Witam was, przyjaciele, jeszcze raz i dziękuję za współpracę. Witamy.
Szanowni Państwo, mimo tych niezależnych od nas i trudnych do przewidzenia kryzysów, nie ustajemy w rozwoju miasta. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju Kalisza, dlatego remontujemy, poprawiamy tkankę miejską, ale też realizujemy zupełnie nowe inwestycje. Pozyskujemy kolejne tereny dla biznesu, usług i pod mieszkalnictwo. Nasze miasto staje się nowoczesne i przyjazne. Prowadzimy rewitalizację Śródmieścia. Dziękuję Panie Przewodniczący za te miłe i ciepłe słowa. Kalisz szczyci się jednym z najpiękniejszych w Polsce rynków. Niestety był on przez lata zaniedbany. Zniszczone ulice czekały na przebudowę, a kamienice na remont. Brakowało tu zieleni i to wszystko w tej chwili zmieniamy. Każdego roku przybywa funkcjonalnie przebudowanych ulic, pięknieją kolejne nieruchomości, budynki mieszkalne i inne zabytki Śródmieścia. Przebudowa głównego rynku stała się faktem. Na placu przed ratuszem wjechał ciężki sprzęt. Prowadzimy niełatwą, bo w ścisłym, zabytkowym sercu miasta inwestycje. Wielowiekowa historia naszego miasta wymaga, by prace te były prowadzone z poszanowaniem dla wszelkich elementów dokumentujących jego przeszłość. I tak właśnie się dzieje. Chciałbym również podkreślić, że obok wielu prac i wprowadzonych zmian na głównym rynku przybędzie zieleni. Wzdłuż pierzei rynku posadzimy 24 lipy. Te piękne, wpisane w polski krajobraz drzewa będą cieszyć kolejne pokolenia mieszkańców. Prace budowlane wokół ratusza zostały podzielone na etapy tak, by zminimalizować związane z tą przebudową niedogodności dla mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców i wszystkich korzystających z ich usług klientów. Za rok główny rynek ma być bardziej estetyczny i atrakcyjny, stać się eleganckim salonem miasta Kalisza, tętniącym życiem i przyciągającym wielu z Was, bo każdy lubi spędzać tam czas, tam, gdzie jest pięknie. Moi drodzy, jednym z moich priorytetów jest właśnie między innymi zazielenienie miasta, a tym samym dostosowanie go do zmian klimatycznych. Odbetonowujemy Kalisz. Dbamy i inwestujemy w parki, które są dumą i zielonymi płucami naszego miasta. Podnosimy ich atrakcyjność. Przykładem jest chociażby tężnia solankowa w Parku Przyjaźni, która przyciąga tak wielu z Was. Są inwestycje duże, jak rewaloryzacja plant miejskich, które nabrały koloru, wyszlachetniały, odrodziły się. Są też takie, które nie wymagają dużych nakładów. Czasem wystarczy przekształcić betonowy plac w mini skwer, jak stało się to przy ulicy Górnośląskiej, wprowadzić zieleń na ulicę i place, gdzie dotąd jej nie było, czy wyremontować zdegradowane podwórze. Takie zmiany podnoszą estetykę przestrzeni miasta i komfort mieszkańców. To zabieg działający niczym akupunktura miejska, pobudzający i kojący zarazem. Tak nasze miasto jest coraz bardziej zielone, kwitnące i atrakcyjne. Szanowni Państwo, nie sposób nie wspomnieć o licznych inwestycjach drogowych. Niejednokrotnie bywają one kłopotliwe dla mieszkańców, ale przecież docelowo usprawniają codzienne funkcjonowanie, podnoszą bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Nie zapominajmy, że wzdłuż dróg prowadzone są ścieżki rowerowe, co jest bardzo dobrą informacją dla kaliskich rowerzystów. Prowadzimy inwestycje duże, strategiczne, jak przedłużenie szlaku bursztynowego do ulicy Warszawskiej. Równolegle realizujemy kolejne zadania z programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych. Odnawiamy drogi i chodniki tuż przy Waszych domach, co bezpośrednio przekłada się na wzrost komfortu.
Drodzy mieszkańcy, przyjaciele, inwestujemy również w infrastrukturę sportową, w mieszkalnictwo, tworzymy nowe placówki opiekuńcze. Rozwiązujemy problemy, które czekały i narastały przez lata. W pełni opróżniony z chemicznych odpadów jest magazyn w Szczypiornie. Tykająca bomba chemiczna została rozbrojona. Mieszkańcy tego osiedla mogą wreszcie spać spokojnie. Jednym z wyzwań tej kadencji był trwający od lat spór o teren starego cmentarza żydowskiego. Spieszę poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy negocjacje ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w sprawie terenu przy ulicach Skalmierzyckiej, Nowy Świat i Handlowej. Po blisko 20 latach miasto uzyskało pełnię praw do stojących tam budynków. Przyległymi terenami zielonymi będziemy natomiast w porozumieniu z gminą żydowską opiekować się i pielęgnować naszą wspólną, wielowiekową historię. Co ważne, ugoda dotycząca starego cmentarza to dodatkowo wycofanie przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich roszczeń do ponad 50 nieruchomości na terenie całego miasta. Jest z nami na sali dzisiaj pani Alicja Kobus, myślę, bez której to porozumienie nie było mi możliwe. Pani Alicjo, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to wielka rzecz i wielka sprawa. Jest pani Alicja. Nie zapominajmy także o zadaniach, których nie jesteśmy jako samorząd wykonawcą, ale o których realizację zabiegamy i wspieramy działania w tym zakresie. Patrzę tutaj na pana ministra, na pana posła. Bardzo dziękuję za wsparcie. Jest to oczywiście obwodnica miasta mająca powstać w ramach rozbudowy drogi krajowej numer 25. W najbliższych tygodniach mam nadzieję, że w końcu poznamy jej ostateczny przebieg. Ogromną szansą, epokową szansą dla naszego miasta jest także związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego szybka kolej i jej przystanek w samym sercu Kalisza. Dzięki niej nasze miasto stanie się ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. Realizacja tych zadań sprawi, że Kalisz wróci z powrotem na właściwy komunikacyjny szlak. Drodzy Kaliszanie, szanowni goście, chciałbym jeszcze w tym ważnym dla Kalisza momencie zwrócić uwagę na wasze, Kaliszan, ogromne zaangażowanie w sprawy miasta. Poprzez bezpośredni udział w wydarzeniach oraz aktywność w mediach społecznościowych, gdzie chętnie wyrażacie swoje opinie, komentujecie pracę samorządu. To bardzo cenne i bardzo za to dziękuję. Dla was, mieszkańców, zorganizowaliśmy targi na plantach, festyn z okazji Święta 3 Maja w Parku Miejskim, czy piknik rodzinny z okazji otwarcia tężni w Parku Przyjaźni. Frekwencja na tych wydarzeniach była wręcz rekordowa, a przecież odbywają się również inne imprezy organizowane przez Rady Osiedla, czy też organizacje pozarządowe. Wszędzie tam spotykam tłumy, a każde spotkanie jest okazją do rozmów i dyskusji o naszym Kaliszu. Dziękuję wam za nie. To najlepsze konsultacje i ogromna motywacja do dalszej pracy na rzecz miasta i wszystkich mieszkańców. Jestem przekonany, że takich spotkań nie zabraknie przez cały świąteczny czerwiec oraz zbliżające się wakacje. Wszystkim państwu życzę radosnego świętowania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panie prezydencie.
Szanowni Państwo, uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza nierozerwalnie łączy się ze świętem naszego miasta. Jutro, 11 czerwca, przypada 740. rocznica potwierdzenia nadania praw miejskich Kaliszowi. Jednocześnie dzisiejsze wydarzenie jest świetną okazją do tego, by docenić tych, którzy swoją ciężką pracą i charyzmą rozwijają Kalisz. Szanowni Państwo, nadszedł czas na prezentację tegorocznych laureatów wyróżnień miasta Kalisza. Tytuł honorowy obywatelstwo miasta Kalisza otrzymują świętej pamięci Jerzy Aleksander Split, archeolog, historyk, mediewista, regionalista, badacz, popularyzator miasta i regionu, samorządowiec. Pani Marta Walczykiewicz, kajakarka, zawodniczka Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wicemistrzyni olimpijska z 2016 roku, 26-krotna mistrzyni Polski. Odznaki honorowe miasta Kalisza otrzymują pan Adam Kędzierski, archeolog, wybitny numizmatyk, kierownik Kaliskiego Stanowiska Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Pani Jolanta Mancewicz, rzeczoznawca majątkowy, wieloletnia radna miasta Kalisza, współzałożycielka stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza. Major w stanie spoczynku Kazimierz Wiktorowicz, pseudonim Dąbrowa, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Profesor zwyczajny filozofii, doktor habilitowany Szymon Wróbel, psycholog, członek Rady Artystyczno-Programowej Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Pani Maria Znojewska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. A nagrodę miasta Kalisza otrzymuje pan Bogdan Białoszyński, prezes zarządu terenowego Związku Brydża Sportowego w Kaliszu oraz klubu sportowego Prosna. Przyznawany przez prezydenta miasta medal honorowy przyjaciel Kalisza otrzymują pani Czesława Krymarys, społeczniczka działająca na rzecz osiedla i całego miasta, od 2011 roku przewodnicząca Rady Osiedla Rajsków. Pan Jerzy Rybicki, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy. Pan Włodzimierz Staszak, od 2019 roku komendant obwodu Wielkopolskiego Związku Strzeleckiego Strzelec, od 1998 roku aktywny działacz Polskiego Czerwonego Krzyża. Pan August Tomaszek, mecenas i miłośnik sztuki, działacz społeczny na rzecz rodzinnego miasta Kalisza. Pan Andrzej Tylczyński, popularyzator kultury, szef artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. I pan Roman Żarnecki, inicjator i prezes Fundacji Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli HOPS w Kaliszu. Drodzy odznaczeni, zapraszam Państwa na honorowe miejsca. Zapraszam również pana prezydenta i pana przewodniczącego. Szanowni Państwo, drodzy goście, z ogromną przyjemnością przedstawimy teraz sylwetki osób, którym Rada Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Kalisza postanowili przyznać miejskie odznaczenia. Drodzy goście, świętej pamięci Jerzy Aleksander Split był osobą szczególnie zainteresowaną przeszłością Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.
Owocem jego badań i studiów jest kilkanaście książek oraz setki artykułów naukowych i popularno-naukowych. W 1982 roku rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Przez 18 lat był dyrektorem tejże instytucji. W latach pracy w Kaliskim Muzeum współtworzył m.in. skansen archeologiczny Grodu Piastów na Kaliskim Zawodziu oraz dwa filmy zatytułowane Wyprawa po bursztyn. Prowadził także liczne archeologiczne prace wykopaliskowe. Interesował się zagadnieniami związanymi z kulturą łużycką. Interesowała go również działalność społeczna. Był radnym miasta Kalisza pierwszej kadencji oraz członkiem zarządu miasta. Ponadto zaangażowany był w pracę Towarzystwa Miłośników Kalisza, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Kaliszu oraz Polskiego Stowarzyszenia Archeologów Polskich Oddziału w Poznaniu. A we wrześniu 2021 roku władze miasta wyróżniły Jerzego Aleksandra Splitta odznaką honorową miasta Kalisza. Dziś przyszedł czas na pośmiertne uhonorowanie najwyższym kaliskim wyróżnieniem honorowym obywatelstwem miasta Kalisza. A wyróżnienie odbierze pani Urszula Splitt, siostra laureata. Dziękujemy pani Urszulo, że jest pani dzisiaj z nami. Szanowni państwo, pani Marta Walczykiewicz karierę zaczynała w 1996 roku w wieku 9 lat w uczniowskim klubie sportowym Jedynka. Dwa lata później zmieniła barwy klubowe i została zawodniczką KTW Kalisz. Od 2006 roku reprezentowała klub sportowy Poznania, jednak w 2010 postanowiła powrócić do rodzinnego miasta. Tu znalazła znakomite warunki do rozwoju. Kolejne lata jej sportowej kariery były nieprzerwanym pasmem sukcesów. Pani Marta jest najbardziej utytułowanym sportowcem miasta Kalisza w całej jego historii. Podkreślenia wymaga fakt, że ta niewątpliwie niewyobrażalna kariera sportowa, uwieńczona wieloma sukcesami, nie wymagała wyjazdu z rodzinnego miasta. Marta Walczykiewicz odnosiła wielkie sukcesy nie tylko jako wychowanka Kalisza, ale jako mieszkanka Grodu nad Prosną, trenująca na swojej ukochanej rzece, bo chyba państwo przyznają mi rację, że niewiele jest osób, które nie widziało pani Marty trenującej, pływającej na rzece Prośnie. Można było ją bardzo często, codziennie niemal zobaczyć na naszej... w charakterystycznym kajaku, dokładnie, prawda? W charakterystycznym różowym kajaku. Do dzisiaj można panią Martę zobaczyć. Udowodniła nam tym samym wszystkim, że nie porzucając Kalisza, mieszkając tu, tutaj trenując, można osiągnąć światowe sukcesy sportowe. Została odznaczona Złotym Krzyżem za zasługi dla Rzeczpospolitej. Prezydent miasta Kalisza uhonorował ją również medalem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Jednak Marta Walczykiewicz, ikona naszego miasta i niedościgniony wzór dla nas wszystkich,
jak nikt inny zasługuje na tytuł honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, a wyróżnienie odbierze pani Daria Walczykiewicz, siostra laureatki. Dziękujemy serdecznie pani Darii, siostra Marty, ale też przecież wielu z państwa doskonale wie, również utalentowana sportsmenka. Szanowni państwo, niestety pani Marta Walczykiewicz nie mogła być dzisiaj z nami. Oczywiście państwo się domyślają z jakiego powodu, ponieważ przed nią kolejne starty, ale mamy dla państwa niespodziankę. Właśnie kilka słów od naszej wicemistrzyni olimpijskiej Marty Walczykiewicz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym z tego miejsca bardzo, ależ to bardzo podziękować za przyznanie mi tego wyjątkowego odznaczenia. No niecodziennie można zostać honorowym obywatelem miasta Kalisza. Jest to dla mnie o tyle cenniejsze wyróżnienie, ponieważ to jest moje miasto, to jest mój dom, to jest takie moje małe miejsce na ziemi i ja zawsze powtarzałam i będę powtarzać, że jestem z Kalisza, że jestem Kaliszanką, tego miasta się nie wstydzę, dlatego jest to dla mnie bardzo wyjątkowy moment. Bardzo ubolewam, że nie mogę być dzisiaj z wami, ale mam nadzieję, że moja siostra obecna na sali godnie mnie zastąpi. Aktualnie przebywam na zgrupowaniu kadry narodowej we Włoszech, gdzie szykujemy się do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy. Także trzymajcie za mnie kciuki w tym sezonie i ja jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to wyjątkowe wyróżnienie. No, trzymamy kciuki. Marta Walczykiewicz, wielka ambasadorka Kalisza. Drodzy goście, kolejne wyróżnienie. Pan Adam Kędzierski, wybitny numizmatyk, poważany w środowisku naukowym specjalista w zakresie numizmatyki polskiej końca XI i XII wieku. W swojej karierze zajmuje się pracami terenowymi i gabinetowymi dotyczącymi przede wszystkim okresu wczesnego średniowiecza. Od 2008 roku kieruje pracami wykopaliskowymi na terenie Starego Miasta w Kaliszu, skupiając swą uwagę na opracowaniu bogatego wczesno-średniowiecznego materiału numizmatycznego. Wyniki pracy naukowej Adama Kędzierskiego zostały zaprezentowane w kilkudziesięciu artykułach, jak również w wydawnictwie pod jego naukową redakcją wokół początków Kalisza, 60 lat stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Kaliszu, w którym zostały zaprezentowane najważniejsze powojenne odkrycia archeologiczne związane z wczesno-średniowiecznym Kaliszem. A w latach 2018-2019 Adam Kędzierski uczestniczył w pracach archeologicznych prowadzonych w trakcie remontów kaliskich kościołów. Pasja Adama Kędzierskiego i poświęcenie historii Kalisza i jego okolic w pełni zasługuje zatem na wyróżnienie jego osoby odznaką honorową miasta Kalisza.
Gratulujemy serdecznie. I czas na kolejną wyróżnioną, a jest nią pani Jolanta Mancewicz. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kaliszu. Następnie przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jednocześnie prowadziła działalność w zakresie wyceny nieruchomości, zawsze dokładnie i starannie przygotowując i angażując się w prowadzone działania. Ogromna energia pani Jolanty i otwartość na ludzi i ich potrzeby sprawiły, że całym sercem zaangażowała się w pracę społeczną. Jest inicjatorką i współzałożycielką Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, w którym od początku pełniła funkcję prezesa. To przede wszystkim dzięki jej zaangażowaniu stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 1998 roku i posiada znaczący udział w kreowaniu społecznego krajobrazu Kalisza. A dzięki zaufaniu i poparciu Kaliszan zasiadała w Radzie Miasta przez 20 lat. Jej pomysłem i inicjatywą były zorganizowane w Kaliszu pierwsze Białe Soboty, akcja Zielony Kalisz, a także coroczna kwesta w Dniu Wszystkich Świętych na ratowanie zabytkowych nekropolii Kalisza. Jolanta Mancewicz jest lokalną patriotką, która swoją postawą niezmiennie potwierdza, że największą wartością są ludzie. Dlatego odznaka honorowa miasta Kalisza będzie podziękowaniem za jej wieloletnie oddanie mieszkańcom Kalisza. A wyróżnienie odbierze pani Marta Mancewicz-Kolanek, córka laureatki. Wielkie brawa i wielkie pozdrowienia dla pani Jolanty. Drodzy goście, major w stanie spoczynku Kazimierz Wiktorowicz, pseudonim Dąbrowa. Działalność konspiracyjną rozpoczął pracując w młynie. Ostrzegał znajomych przed rewizjami i planowanymi odwiedzinami niemieckich żołnierzy. Uprzedzał też oddziały partyzanckie Burzy i Groma operujące w tym rejonie przed pacyfikacją ze strony niemieckich żołnierzy. 10 września 1942 roku wstąpił do patrolu dywersyjnego, którego zadaniami były m.in. dywersja, sabotaż, ściganie konfidentów, poskramianie ludności niemieckiej, niszczenie łączności. Pan Kazimierz brał udział w wielu akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Pomagał także ludności cywilnej i wspierał kolegów z patrolu dywersyjnego. W 1946 roku brał udział w akcji zorganizowanej przez AK podczas referendum przeciwko ówczesnemu rządowi. W 1949 roku został powołany do służby wojskowej i skierowany na podchorążówkę artylerii, którą ukończył w latach 49-50 i otrzymał stopień chorążego. Rozkazem Ministerstwa Obrony Narodowej został zatrzymany w wojsku jako żołnierz zawodowy. Z wojska odszedł na własną prośbę w 1957 roku w stopniu porucznika. Jako kombatant był dwukrotnie awansowany na wyższy stopień oficerski, kapitana i majora. Od 1990 roku jest członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kalisz. Za swoją działalność patriotyczną otrzymał liczne odznaczenia i medale. Dziś nadszedł czas na wyróżnienie majora Kazimierza Wiktorowicza odznaką honorową miasta Kalisza. Thank you.
Wielkie brawa, panie majorze. Życzymy wielu, wielu lat zdrowia i niech nadal pan będzie dla nas żywą lekcją patriotyzmu i historii. A my przedstawiamy sylwetkę kolejnego naszego laureata, kolejnej osoby wyróżnionej. Szanowni państwo, profesor zwyczajny filozofii, doktor habilitowany Szymon Wróbel. Ukończył psychologię, specjalizację psychologia kliniczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 15 lat związany był z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą teoria władzy, teoria literatury, współczesne językoznawstwo i kognitywistyka oraz zastosowanie idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Jest autorem wielu książek i artykułów zamieszczonych w różnych czasopismach naukowych. Odznaka honorowa miasta Kalisza niech będzie podziękowaniem Kaliszan za dotychczasowy dorobek naukowy, panie profesorze. Gratulujemy. Szanowni państwo, pani Maria Znojewska była nastolatką, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa. Jak wspomina, było to wydarzenie, które dramatycznie zmieniło jej życie. Zmusiło ją do szybkiego wejścia w dorosłość. Jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka o pseudonimie Alina, walczyła o niepodległość kraju. Przed wojną w 1937 roku wstąpiła do przysposobienia wojskowego kobiet. Jej instruktorką była kuzynka Irena Majewska-Bojnarowska. Szkolenia odbywały się na terenie gimnazjum Tomasza Zana w Pruszkowie oraz na obozach letnich nad morzem. W konspiracji działała od lipca 1942 roku w 7 obwodzie Obroża Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej 6 rejonu Helenów. Maria Znojewska utrzymywała łączność z Warszawą i obozem przejściowym dla ludności cywilnej. Wyprawiała się z Pruszkowa na wolę i ochotę. Ponad 20 lat temu przeprowadziła się do Kalisza. Dziś przyznaje, że bardzo polubiła nasze miasto. Za swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień. Cechuje ją szczególny patriotyzm. Jest dla nas wzorem walki o godność i człowieczeństwo. A w obliczu tragedii na Ukrainie nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne to wartości. Odznaka honorowa miasta Kalisza będzie szczególnym wyrazem szacunku i wdzięczności za naszą wolność. Niestety pani Maria nie mogła być dzisiaj z nami, ale wyróżnienie zostało już uroczyście wręczone przez władze miasta. Zatem jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Brawa dla pani Marii. No i oczywiście też przesyłamy życzenia wielu, wielu sił i zdrowia. Szanowni państwo, pan Bogdan Białoszyński w 1977 roku zamieszkał w Kaliszu, podejmując swoją pierwszą pracę w Urzędzie Wojewódzkim. W kolejnych latach zatrudniony był w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Obecnie prowadzi własną działalność w branży hotelarskiej. A sport od dzieciństwa był mu bliski. W młodszych klasach szkoły podstawowej interesował się w szczególności grą w szachy, a w późniejszych latach brydżem. Do dziś jest czynnym zawodnikiem drugiej, trzeciej ligi w brydżu sportowym. Uczestniczy w wielu imprezach sportowych. Bogdan Białoszyński od zawsze interesował się również działalnością społeczną, dlatego też został członkiem zarządu klubu sportowego Prosna.
W 2004 roku objął funkcję prezesa zarządu i poza krótką przerwą pełni ją do dnia dzisiejszego. Podobnie jak pozostali członkowie zarządu, prowadzi swą działalność społecznie, poświęcając dla dobra klubu prywatny czas, a z racji swojej wielosekcyjności jest on dość trudny w zarządzaniu. Dlatego rolą pana Bogdana jest wytyczanie kierunków działania i taka koordynacja pracy poszczególnych sekcji klubu, która pozwoli na utrzymanie jedności i zgodności. Całokształt działalności, jak i osiągnięcia klubu sportowego Prosna ukazują ogrom codziennej pracy społecznej Bogdana Białoszyńskiego. Niech zatem nagroda miasta Kalisza będzie wyrazem uznania dla pana Bogdana oraz całego klubu za wkład w sportowy rozwój miasta, w szczególności jego najmłodszych mieszkańców. Gratulujemy, pan Bogdan, znakomity brydżysta, ale przede wszystkim wielki społecznik. Szanowni Państwo, drodzy goście, prezydent miasta przyznał medale honorowy przyjaciel Kalisza, a oto sylwetki wyróżnionych. Pani Czesława Krymarys, jako przewodnicząca Rady Osiedla Rajsków, dała się poznać jako organizatorka imprez kulturalnych, wydarzeń integracyjnych i festynów, ale także jako osoba niezwykle dbająca o dobrostan, szeroko pojętą infrastrukturę i komfort życia w tej okolicy miasta. Jej kompetencje organizatorskie są szczególnie przydatne w pracy na rzecz rajskowskiej społeczności, której jest w pełni oddana. Była inicjatorką powstania Rajskiej Polany, na której od 2012 roku organizowane są wydarzenia integrujące mieszkańców. Czesława Krymarys potrafi skutecznie pozyskiwać środki potrzebne do realizacji działań na rzecz osiedla. Wykorzystuje możliwości kaliskiego budżetu obywatelskiego, a w razie konieczności angażuje się w pozyskiwanie środków z innych źródeł. Dzięki jej inicjatywie w ramach Miejskiego Programu Budowy Dróg Osiedlowych wyremontowano most na rzece Swędrni oraz przebudowano ulicę Rajskowską. Ponadto zainstalowano również oświetlenie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wałem Matejki od trasy bursztynowej do mostu kolejowego. I w ten sposób pani Czesława Krymarys dopisała swoją historię do długiej historii naszego miasta. Nadszedł zatem czas, by medal honorowy przyjaciel Kalisza był podziękowaniem za jej pracę. Pani Czesława Krymarys. Trzeba dodać, że gdy otwierano most na Swędrni, to aż lał się szampan. Tak mieszkańcy cieszyli się z tej inwestycji. To prawda. Szanowni Państwo, a kolejny wyróżniony, no to nie boję się użyć tych słów, legenda, prawdziwa legenda sportowa. Pan Jerzy Rybicki. Jego sukcesy z złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii sportu. W rywalizacji krajowej sześciokrotnie sięgał po szarfę mistrza Polski. Ponadto dwukrotnie był wicemistrzem naszego kraju. Na mistrzowskim ringu międzynarodowym zdobył dwukrotnie brązowy medal Czempionatu Europy, a także brązowy medal Mistrzostw Świata. Przede wszystkim jednak Jerzy Rybicki wywalczył w 1976 roku tytuł mistrza olimpijskiego oraz brązowy medal olimpijski w 1980 roku.
Przez całą swoją karierę Jerzy Rybicki wyznawał konieczność przestrzegania zasad fair play zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Jako szkoleniowiec kadry narodowej i olimpijskiej Jerzy Rybicki ma swój niepodważalny udział w osiągnięciach polskich pięściarzy, do których należą medale Mistrzostw Europy i Świata czy brązowy medal olimpijski. W dotychczasowej historii kaliskiego pięściarstwa Jerzy Rybicki zapisał się nie tylko fantastycznymi pojedynkami z zawodnikami z najstarszego polskiego grodu. Wielokrotnie bowiem bywał jako gość honorowy na najważniejszych imprezach bokserskich, które rozgrywane są w Kaliszu. Ja powiem od siebie, że nie przypominam sobie turnieju bokserskiego Tadeusza Grzelaka, żeby pana Jerzego nie było i nie opowiadał kolejnych anegdot z tego swojego sportowego życia. Swoją życiową postawą i podejmowanymi działaniami jako zawodnik i szkoleniowiec wciąż udowadnia, że wyznawanie i realizowanie prospołecznych wartości jest nie tylko możliwe w praktyce, ale także pozwala na sięganie po wyniki stanowiące marzenie milionów sportowców z całego świata. Mistrzu, gratulujemy serdecznie. A kolejny wyróżniony to pan Włodzimierz Staszak, organizator wyjazdów na uroczystości państwowe. Od kilku lat w Dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych współorganizuje uroczystości na Powązkach w ramach działalności Klubu Czerwone Berety. Ponadto organizuje akcję Kalisz swoim bohaterom, która od 4 lat pomaga w przygotowaniu paczek świątecznych dla kaliskich weteranów. Wielokrotnie uczestniczył także w akcjach pomocy i wsparcia weteranów Powstania Warszawskiego. Współpracuje z Fundacją Walkiria, zajmującą się zabezpieczaniem budowli militarnych z okresu II wojny światowej. W ramach tej współpracy wielokrotnie brał udział w odkopywaniu polskich schronów bojowych Przedmościa Kalisz. To także współinicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej. Corocznie przed 1 listopada organizuje sprzątanie mogił żołnierskich na cmentarzu wojskowym w Kaliszu. Jako honorowy dawca krwi oddał 50 litrów krwi pełnej. Organizował i koordynował wiele otwartych akcji poboru krwi. Współorganizował również imprezy integracyjne dla krwiodawców. Przede wszystkim jednak od lutego bieżącego roku bierze czynny udział w organizowaniu pomocy dla Ukrainy. Włodzimierz Staszak jest wzorem aktywisty, który w pełni zasługuje na wyróżnienie medalem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Gratulujemy.
Szanowni Państwo, kolejny wyróżniony to pan August Tomaszek. Jako właściciel przedsiębiorstwa produkcji chłodniczej Augusto w latach funkcjonowania spółki czynnie uczestniczył w inicjatywach władz miasta Kalisza, dofinansowując imprezy oraz wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Prowadzona przez niego firma Augusto uczestniczyła w życiu miasta przede wszystkim na płaszczyźnie sportowej. Doskonale znana drużyna kaliskich siatkarek Augusta znana była i w kraju, i za granicą. Zespół z Kalisza triumfował niejednokrotnie w rozgrywkach ogólnopolskich, zdobywając Mistrzostwa Polski oraz Puchary Polski, a także na arenie międzynarodowej, reprezentując miasto Kalisz w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich. A pan August był również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Peresa dla Pokoju, członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu, członkiem Rady Konsultacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Akademii Kaliskiej. Za swoje działania wielokrotnie był doceniany przez władze miasta Kalisza, zostając Kaliszaninem Roku. To także laureat Nagrody Pro Polonia, Nagrody Biznesu czy Nagrody Miasta Kalisza. Ponadto odznaczony został złotą odznaką Polskiego Związku Piłki Siatkowej za zasługi i sukcesy w polskiej piłce siatkowej. Dziś w pełni zasługuje na wyróżnienie medalem honorowy Przyjaciel Kalisza. Szanowni Państwo, czas na kolejną wyróżnioną osobę, a jest nią pan Andrzej Tylczyński, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a całe swoje zawodowe życie związane był z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od 1994 roku był szefem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Dziś jest gościem honorowym festiwalu. Od 1998 roku jako scenarzysta i reżyser realizuje plenerowe widowiska pod tytułem Misterium Męki Pańskiej w Kaliszu i okolicznych miejscowościach. Kilkakrotnie tworzył scenariusze plenerowego widowiska Noc Świętojańska w Gołchowie. W 2008 roku wziął udział w międzynarodowym projekcie Statek Komediantów. Jest także współautorem cyklu imprez pod nazwą Kalendarium Polskie oraz międzynarodowego projektu wyszehradzkiego Brama do La Strady. Publikował też artykuły w lokalnej prasie kaliskiej, a cykl jego wierszy pod tytułem Listy z Kalisza został opublikowany w zbiorze Kalisz w Bursztynie Poezji. Andrzej Tylczyński jest osobą, która poprzez swoją pracę, zaangażowanie i twórczość przyczyniła się do upowszechniania kultury, animowania różnych środowisk z nią związanych oraz popularyzowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W 2019 roku przeszedł na emeryturę, mimo tego czynnie organizuje ważne regionalne wydarzenia kulturalne, zasługując na wyróżnienie medalem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Thank you.
Szanowni Państwo, ja muszę dodać, że ukochane artystyczne dziecko pana Andrzeja, Festiwal La Strada, właśnie dzisiaj rozpoczyna się jego 29. edycja i potrwa przez cały weekend. Tak jest, zapraszamy na La Stradę, no i mamy nadzieję, że będzie można tam spotkać pana Andrzeja. I tak dobrnęliśmy do literki Ż. Pan Roman pewnie przyzwyczajony z dziennika szkolnego, że zawsze jest na końcu. Szanowni Państwo, pan Roman Żarnecki sam siebie nazywa nie prezesem fundacji, ale wolontariuszem numer jeden. Numer jeden, bo jest pierwszy do pracy, do każdego wyzwania, do niesienia pomocy. Wokół siebie skupia kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy regularnie od kilku lat służą mieszkańcom Kalisza. Wielu z obecnych wolontariuszy to osoby, które jeszcze niedawno były podopiecznymi fundacji i korzystały z pomocy. Właśnie to jest główną zasadą działalności Romana Żarneckiego – pokazywać ludziom, że bez względu na sytuację, w której się znajdują, mają coś, co mogą ofiarować innym. A jeszcze przed założeniem fundacji zbierał dary i rozdawał potrzebującym, natomiast w ramach jej działania bardzo rozwinął zakres pomocy materialnej. W okresie pandemii dzięki inicjatywom Romana Żarneckiego wolontariusze fundacji aktywnie pomagali osobom indywidualnym, a także instytucjom miejskim. W pierwszym roku pandemii prezes organizował dożywianie seniorów, osób chorych czy samotnych. W ostatnim czasie Roman Żarnecki zajął się również pomocą uchodźcom z Ukrainy. Wielu z nich znalazło i znajduje w prowadzonej przez niego fundacji pomoc nie tylko materialną, ale również tą emocjonalną. Roman Żarnecki jest osobą, która zasługuje na zauważenie i docenienie, która inspiruje Kaliszan do pomagania i zmienia nasze miasto na lepsze. W pełni zasługuje na uhonorowanie medalem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Wielkie brawa. Pan Roman Żarnecki uważam, że jest takim już coraz rzadszym gatunkiem człowieka, który potrafi i widzi w ludziach przede wszystkim to, co dobre i potrafi to wydobywać. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz ogromnie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a w ich imieniu głos zabierze profesor Szymon Wróbel. Zapraszam. Szanowni Państwo, tak jestem oszołomiony splendorem, świetnością tej uroczystości, że z trudem udaje mi się zebrać myśli. Ja chciałbym jedynie w imieniu wszystkich wyróżnionych, niezależnie od tego, czy zostaliśmy wyróżnieni honorową odznaką miasta Kalisz, czy honorowym obywatelstwem tego miasta, czy odznaką, medalem bycia przyjacielem tego miasta. Chciałbym po prostu podziękować za to wyróżnienie, za to docenienie, za to zauważenie nas po prostu jako obywateli, którzy starają się ze wszystkich swoich sił przyczynić się do świetności tego miasta, ale też do świetności tego kraju. Ja w zasadzie chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak od siebie. Mianowicie chciałem powiedzieć, że świetnie się stało i bardzo to doceniam, że Rada Miasta uhonorowała tak różnych ludzi, reprezentujących tak różne dziedziny, tak różne pasje,
od sportu, przez aktywność społeczną, polityczną, przez działalność w zakresie przedsiębiorczej, gospodarki, aż po dziedzinę nauki, aż po pasję naukową. To naprawdę bardzo dobra okoliczność i pokazująca, że cóż, miasto jest silne różnorodnością i siłą obywateli, którzy w bardzo różny sposób przyczyniają się do wielkości tego miasta. Miasto jest szczęśliwe szczęściem ich obywateli, nie ma innego szczęścia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za te słowa, zwłaszcza za tę ostatnią myśl. Kilka słów chciałby skierować również do państwa pan Roman Żarnecki. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni, szanowni goście, bardzo dziękuję, że mogę tutaj być. Jestem zaskoczony. Zastanawiałem się, co pani prowadząca powie na mój temat, bo w tak pięknym gronie przebywać i zasiadać tutaj, zastanawiałem się, z jakiej przyczyny ja tutaj jestem, ponieważ większość rzeczy, które zostały wymienione, jakie fundacja, którą reprezentuję, osiąga, zawdzięczamy dzięki ludziom, którzy się angażują. To właściwie oni zasługują na to wyróżnienie. Ja jestem skromnym inicjatorem i może pomysłodawcą kilku wydarzeń, ale uznałem, że jeśli już tu jestem, czuję się wyróżniony, za co bardzo jeszcze raz dziękuję, to chociaż coś powiem. I dlatego tu jestem. Otóż, żeby oddać w pełni uczucia, jakie mi towarzyszą w tej chwili oraz tą podniosłą chwilę, chciałem przytoczyć takie krótkie wydarzenie, które miało miejsce, które w pełni oddaje to, w jaki sposób się teraz czuję. Otóż w naszym mieście spotkałem pewną kobietę, która przyjechała do Polski, do Europy z Australii dalekiej. I oprowadzałem ją po naszym mieście, pokazywałem, jak piękne miasto jest, podkreślałem, że jest to najstarsze miasto w Polsce, z czego się wszyscy szczycimy. Jednak ku mojemu zaskoczeniu ta pani z tak dalekiego, odległego miejsca powiedziała mi, że jedną z przyczyn, jaką jest w Europie i w naszym kraju, jest śnieg, który niebawem spadnie. To był listopad. No i tak, trochę słabo się z tym poczułem. Ona podkreślała, czytała co o tym śniegu, jakby cieszyła się, że będzie mogła go zobaczyć. Mówiła mi o tym, że każdy płatek jest odrębny, inny i to jest wyjątkowe zjawisko. A my Polacy wszyscy, którzy żyjemy na tej szerokości geograficznej, jakby przywykliśmy do tego, że to jest taka naturalna rzecz. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Bo myślę, że tak jak mój przedmówca mówił, że takie szerokie spektrum, różnimy się, jesteśmy różni i ta różnorodność jest piękna, ale czasami trudno dostrzec w tym właśnie takie piękno, tak jak te płatki śniegu, które są właśnie, różnią się, każdy jest inny, a jednak piękny i wspólnie to tworzy coś nieprawdopodobnego. Wszyscy państwo, którzy dzisiaj są tutaj nagrodzeni, robią to z pasją, z zaangażowaniem, z miłością do tego wszystkiego, kim jesteśmy, co robimy. Również ja w tym względzie nie czuję się jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy realizują się w tej pasji, realizują się w tym, co lubimy robić, czym się wykształciliśmy. I to jest piękne, że Rada Miasta, pan prezydent, pan przewodniczący, szanowni państwo, przychodzicie i tak uroczyście podkreślamy to. Tak uroczyście się do tego odnosimy. Odczuwam atmosferę szacunku, przyjęcia i takiego wyróżnienia i chciałbym delikatnie nie zgodzić się z panem przewodniczącym, który powiedział, że żyjemy w trudnych czasach i taka trochę pesymistyczna perspektywa, co dalej, jak nikt z nas nie zna odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość z wiadomych powodów, ale kiedy budujemy wspólnotę i w tej wspólnocie towarzyszy nam atmosfera szacunku, uznania, to ja jestem optymistą. Kiedy biorę udział w takiej uroczystości,
to wiem, że jako społeczność przetrwamy i sprostamy każdemu wyzwaniu. Dlatego ja chcę serdecznie podziękować organizatorom, chcę podziękować Radzie Miasta, panu przewodniczącemu, panu prezydentowi za to, że właśnie w trudnych czasach, w czasach, kiedy są wyzwania, kiedy są trudne zadania, jesteśmy w stanie zatrzymać się i uhonorować tych, którzy tak ciężko pracują, gdzie ja tam zatrzymuję się na tym końcu. I na koniec chciałem zacytować, mam taki piękny cytat. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichury i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale został utwierdzony. To jest cytat z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, 25 wersetu. To jest nasza gwarancja tego, że ten dom się ostanie, ponieważ mamy takie chwile jak dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie panu prezesowi. Dziękujemy za tą piękną refleksję, no i oby została ona z nami jak najdłużej. Siła tkwi w różnorodności, ale też w jedności. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wyróżnionym i zanim zaproszę Państwa o zajęcie miejsc na widowni, też prośba od dziennikarzy, jeżeli możemy poprosić Państwa jeszcze na scenie, pozostając do wspólnego zdjęcia. Poprosimy wszystkich naszych wyróżnionych do wspólnego zdjęcia. I to jest ta chwila, kiedy fotoreporterzy robią zdjęcia, a Państwo jeszcze raz nagrodźmy gromkimi brawami wszystkich wyróżnionych dzisiejszego wieczoru. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Tak, odznaczeni mogą zejść ze sceny. Prosimy o zajęcie miejsc na widowni. Kalisz jest taki, jaki tworzą go mieszkańcy, a tu piękna, różnorodna reprezentacja społeczników, sportowców, działaczy. Dziękujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, poznaliśmy już wszystkich wyróżnionych, ale to wcale nie oznacza końca naszej uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza. Tak jest, bo przed nami jeszcze jeden wspaniały akcent. W tym roku obchodzimy szczególny jubileusz 25-lecia współpracy z miastem partnerskim Martin. Zapraszam na scenę panią Tatianę Cerwenową, wiceburmistrz Martina, aby podziękować za te wspaniałe lata, a jednocześnie zapewnić o dalszym umacnianiu i rozwoju więzi, a także wzajemnego szacunku opartego na wymianie coraz bogatszych doświadczeń. Zapraszam. I zapraszamy również na scenę prezydenta miasta Kalisza oraz przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. To już 25 lat, a właściwie w tym trudnym czasie związanym z sytuacją na Ukrainie przekonaliśmy się, że to partnerstwo nie polega tylko na odwiedzinach, na wymianach doświadczeń, ale również na pomocy. I takiej też byliśmy świadkami w tym roku.
uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza jest znakomitym momentem, by podziękować za te 25 lat partnerstwa z miastem Miasta Kalisza, z miastem Martina. Vážený pán prezident, vážení členovia Rady mesta Kališ, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi v mene primátora mesta Martin, pána Jana Danka a všetkých obyvateľov mesta Martin poďakovať za 25 rokov naozaj plodnej spolupráce. Szanowni Państwo. Ja myślę, że tutaj nasza widownia powiedziała, że po 25 latach partnerstwa znakomicie wszystko rozumie. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, bardzo chcemy podziękować jeszcze raz za współpracę, za 25-letnią współpracę z miastem Kalisz. I to jest też wskazówka od pana prezydenta miasta Martina. Mieliśmy dziś możliwość widzieć wasze krasne a hrdé miasto. A chciałabym som wam zażelać, aby wasze plany a sny, które nam pan prezydent prezentował, ustali uskutocznienia. A abyście rastli jako miasto a wasi obczania do zdrowia, do krasy a spokojności. Niech mamy dalej krásne spoločné projekty a priateľstva, ktoré sme za tých 25 rokov nadviazali a ďalej, pevne verím, nadväzovať budeme. Želám vám všetko najlepšie. Zrozumieliście, nie? Bardzo w skrócie powiem, że dzisiaj widzieliśmy bardzo ładne miasto Kalisz. Bardzo podobało się tutaj delegacji z Martina. Nasze miasto, Kalisz, bardzo jest zrewitalizowane, kilka części zrewitalizowanych i tutaj pani Tatiana życzy panu prezydentowi i wszystkim wam, mieszkańcom Kalisza, żeby jeszcze bardziej miasto rozrosło się, żeby było bardziej zrewitalizowane, odnowione i żeby plany i cele pana prezydenta, żeby się zrealizowały tak dokładnie, jak sobie on wyobraża. I cieszymy się na kolejną współpracę i jak tu przyjedziemy za rok, to zobaczymy, co tutaj się znów zmieniło i zrewitalizowało. Dziękujemy bardzo. My również bardzo dziękujemy pani burmistrz i całej delegacji partnerskiego miasta Martin. Tak jest, już ćwierć wieku współpracy na linii Kalisz-Martin. I przechodzimy już do ostatniego etapu naszej uroczystości. Pani minister Marlena Maląg nie mogła być dzisiaj z nami. W jej imieniu głos zabierze Michał Gratkowski, asystent pani minister. Zapraszamy. Na początku padło dzień dobry, ale może już teraz dobry wieczór. Gratuluję nade wszystko tak pięknej uroczystości. Tak jak pani wspomniała, pani minister Marlena Maląg niestety nie mogła przybyć na tę uroczystość, ale skierowała do państwa kilka słów. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Choć świętujemy dzisiaj 740. rocznicę odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania praw miejskich Kaliszowi, to warto pamiętać, że według tradycji znajdujemy się w najstarszym mieście w Polsce, a na pewno posiadającym najstarszą metrykę pisaną wśród miast polskich. Kalisz, łączący północ kontynentu z południem, zamożny zachód z orientalnym wschodem, przez dwa ostatnie tysiąclecia był miejscem obecności wielu ludów, narodów, religii i kultur. Miasto szczyci się nie tylko długą tradycją, ale także bogatą, między innymi i dzięki wielokulturowości i tolerancji. Nieraz dawał bezpieczne schronienie i gościnę przybyszom z różnych zakątków Europy. Jestem przekonana,
że ta tradycja zarówno zobowiązuje, jak i zachęca do kontynuowania postawy otwartości i gościnności. Rozwój gospodarczy, jakiego doświadcza Polska w ciągu ostatnich 6 lat, jest także udziałem Kalisza. Dość wspomnieć choćby nową i nowoczesną Komendę Policji w Kaliszu, największą inwestycję w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych, na którą przeznaczono ponad 57 milionów złotych, czy przebudowę ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 przy ulicy Kordeckiego, na który z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło ponad 3 miliony złotych. Niedawno została rozstrzygnięta druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. To bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa i wypełnia swój program. Pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowaliśmy 30 miliardów złotych. Posłużą one do sfinansowania ponad 5 tysięcy inwestycji, z czego większość w małych ośrodkach. Powstaną tysiące kilometrów dróg, chodników i ścieżek rowerowych, nowe lub zmodernizowane placówki służby zdrowia, oświaty, oczyszczalnie ścieków, remizy straży pożarnej, domy kultury. Wszystko to, co jest najbardziej potrzebne mieszkańcom. Do wielkopolskich samorządów trafią środki w wysokości ponad 2 miliardów złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie finansowe uzyskały 504 projekty, co jest drugą najwyższą liczbą w kraju. Tylko miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie na kwotę 24 milionów złotych w ramach Funduszu Polski Ład. Rządowe środki pozwolą na realizację 2 inwestycji: przebudowy targowiska przy ulicy 3 Maja oraz połączenia ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. Rządowe wsparcie otrzymał także zakład Orli Staw. Powiat i gminy powiatu kaliskiego otrzymają w sumie z tego programu ponad 162 miliony złotych. Bardzo ważne jest to, że Polski Ład wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Dodam, że 98% samorządów złożyło wnioski w ramach tej edycji programu i wszystkie z nich dostały dofinansowanie. Dobra współpraca rządu i samorządów przyczynia się do tego, że budujemy Polskę szczęśliwych rodzin. Wiem o tym doskonale, gdyż wiele programów rządowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizujemy właśnie razem z samorządami. Bez Państwa zaangażowania nie powstawałyby domy i kluby Senior Plus, żłobki Maluch Plus, centra opiekuńczo-mieszkalne i wiele innych tak potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Cieszę się, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma swój udział w kaliskich inwestycjach i projektach, takich jak utworzenie klubu Senior Plus, na który z rządowego programu przekazaliśmy ponad 56 tysięcy złotych, czy dofinansowanie zajęć dla osób starszych organizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programu Aktywni Plus na kwotę blisko 3 milionów złotych. Pamiętamy też o wsparciu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego skierowaliśmy z Rządowego Funduszu Solidarnościowego blisko 1 milion złotych. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Kaliszu w tym roku otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 550 tysięcy złotych, a program Opieka Wytchnieniowa ponad 255 tysięcy złotych. Jestem więc przekonana, że zarówno władze Kalisza, jak i jego mieszkańcy
będą mieli co świętować podczas tego pięknego święta miasta. Wszystkim Kaliszanom życzę nieustannej opieki patrona, świętego Józefa Kaliskiego, który za pośrednictwem cudownego obrazu od XVII wieku obdarza ich łaskami. Gorąco życzę, aby miasto, które nieraz tak bardzo było doświadczane w historii, mogło cieszyć się bezpiecznym i pokojowym rozwojem, by zajmując należne mu miejsce na mapie Wielkopolski, stawało się miejscem coraz bardziej przyjaznym i nowoczesnym. Władzom Kalisza życzę tworzenia śmiałych wizji i ich skutecznej realizacji ku pożytkowi przedstawicieli wszystkich pokoleń Kaliszan dziś i w przyszłości. Życzę, by młodzi znajdowali tu swoje miejsce na ziemi i z nim wiązali własną przyszłość. Równocześnie na ręce pana prezydenta przekazuję serdeczne gratulacje dla osób wyróżnionych dziś za zasługi dla miasta, ale też kraju i świata. Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku podpisała pani minister Marlena Maląg. Wszystkiego dobrego życzę państwu w imieniu pani minister. Bardzo dziękujemy. A o zabranie głosu poproszę posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jana Dziedziczaka. Szanowni panowie parlamentarzyści, szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący wraz z radnymi, szanowni odznaczeni, szanowni państwo. Padło dziś wiele ważnych słów, wiele mądrych słów. Między innymi mówił o tym i pan przewodniczący, i pan prezydent, i nasi laureaci. Jesteśmy w momencie absolutnie historycznym. Historia dzieje się na naszych oczach. W ostatnich 2 latach obserwowaliśmy z 2 wydarzeniami, które są tak naprawdę czymś nowym i czymś, co bardzo zmieniło nasze życie. Mianowicie nawet najstarsi z nas, najstarsi na tej sali, nie pamiętają czegoś takiego jak pandemia, czegoś takiego jak lockdown, czegoś tak absorbującego, tak zmieniającego nasze codzienne życie, zmieniającego nasze życie społeczne, tak bardzo również zmieniającego rzeczywistość świata. Drugim tego typu wydarzeniem jest wspominana dziś już wielokrotnie, trudno się dziwić, wojna. Wojna na Ukrainie, wojna tak blisko naszych granic. Wojny również może poza wyjątkami, może poza odznaczonym dziś panem majorem, także już nikt z nas nie pamięta. To również jest nowe doświadczenie. To również jest doświadczenie, które nas dotyka. Te 2 wydarzenia miały miejsce w ciągu zaledwie 2 lat i zmieniły naszą rzeczywistość. Te dobre czasy, które znaliśmy z lat 17, 18, 19, 20, w pewnym sensie odeszły. Światowa pandemia koronawirusa i światowy kryzys z nią związany i teraz wojna sprawiły, że przed nami bardzo wiele wyzwań, że rzeczywistość, komfort życia, jakość życia, który znaliśmy sprzed 2020 roku, prędko się nie powtórzą. Ale nie takie rzeczy przetrwał Kalisz. Dziś patrzyłem na naszych laureatów. Muszę powiedzieć, że te odznaczenia, tytuły to jest naprawdę coś szczególnego. To są tytuły najstarszego miasta w Polsce. To są tytuły miasta wspominane dzisiaj 740 lat praw miejskich, ale tak naprawdę ponad 1000-letnią historią, jak doskonale wiemy. I te osoby wpisywały się przez ostatnie lata w tą historię. To jest niesamowite, mieć przywilej wpisania się w
historię tysiącletniego środowiska. I serdecznie gratuluję naszym laureatom. Muszę powiedzieć, tu się zgodzę też z panem profesorem, który zabierał głos w imieniu laureatów, że to były bardzo mądre decyzje państwa radnych, bo mieliśmy tu przedstawicieli bardzo różnych dziedzin. Od sportu, po naukę, po życie społeczne, życie społeczno-polityczne. Naprawdę szereg bardzo, po weteranów II wojny światowej, szereg bardzo cennych życiorysów, cennych historii. Historii przecież, które mają nie tylko, ta ceremonia ma nie tylko uhonorować tych, którzy tak wiele wnieśli w życie Kalisza, ale ma być, ja przynajmniej w to wierzę, ma być inspiracją dla następnych. Oni, prawda, oglądający nas mieszkańcy Kalisza, oglądająca nas młodzież, patrzy, przygląda się życiorysom odznaczonych, przygląda się ich życiu i później będzie pisać swój rozdział w tej tysiącletniej, ponad tysiącletniej historii Kalisza. Więc serdecznie gratuluję samym odznaczonym, gratuluję radnym miasta Kalisza tak mądrego wyboru. Muszę powiedzieć, że co łączy tych wszystkich odznaczonych? Łączy przede wszystkim coś, czego nasza ojczyzna bardzo potrzebuje. To znaczy łączy postawa nieobojętności na to, co nas otacza. Współodpowiedzialności za Kalisz. Te wszystkie osoby swoim życiem, swoimi decyzjami, wykorzystywaniem swoich talentów decydowały się na wzięcie odpowiedzialności za Kalisz. Na poczucie, że to ja się jestem współodpowiedzialny za tą historię i chcę jakiś swój rozdział w nim, w tej tysiącletniej historii zapisać. Serdecznie gratuluję naszym odznaczonym i życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Dziękujemy serdecznie panu posłowi. O zabranie głosu poprosił również pan Piotr Kaleta. Czy jest z nami pan poseł Piotr Kaleta? Nie widzę. Nie ma. A zatem poprosimy kolejnego gościa. Zapraszam pana Tomasza Ławniczaka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panie prezydencie, panie przewodniczący i wszyscy radni, jako gospodarze tego miejsca i wszyscy szanowni goście, koledzy parlamentarzyści, samorządowcy i wszyscy szanowni państwo, szczególnie państwo z zagranicy. Wśród wyróżnionych dzisiaj laureatów, można powiedzieć, jedna osoba jest taka, którą już pożegnaliśmy. Doktor Jerzy Aleksander Split mawiał, i to była jego bardzo precyzyjna, to charakteryzował się tą precyzją, że Kalisz to miejscowość o najstarszej metryce w Polsce i zawsze mówi, że to nie najstarsze miasto w Polsce, tylko miejscowość o najstarszej metryce, to znaczy nigdy żadna miejscowość w wykazie relacji historycznych nie ma swoich antycznych korzeni, które zostały zapisane przez Klaudiusza Ptolemeusza w połowie II wieku po Chrystusie. Dziś w tym budynku, do południa i w godzinach wczesnych popołudniowych, ja do południa uczestniczyłem, miała miejsce sesja naukowa, archeologiczna o bogactwie kultur pradziejowych w środkowym biegu Prosny, między innymi tu, gdzie wyrosło miasto Kalisz. I fenomen tego miejsca polega na tym, że wielokrotnie, nawet w ramach kultur pradziejowych, nie tylko w okresie rzymskim, ale też w innych okresach pradziejowych, z wczesnym średniowieczem włącznie, było to miejsce atrakcyjne do osiedlania się i miejsce, które wyróżniało się bardzo dużą gęstością zaludnienia wobec innych miejsc tworzących dzisiejszą Polskę. Ale potem Kalisz był też, odegrał znaczącą rolę w Polsce wczesnopiastowskiej. Potem w okresie rozbicia dzielnicowego był jednym z dwóch wielkopolskich księstw. A potem w koronie Królestwa Polskiego był jednym z dwóch wielkopolskich województw.
miejscem, w którym pokojowo żyły ze sobą społeczność polska, społeczność żydowska i inne społeczności także zewnętrzne. W okresie zaborów było to miasto departamentalne, gubernialne bądź wojewódzkie, w zależności od podziałów administracyjnych. Ale Kalisz przeżył także swoje tragedie. Zostało tu niespełna, jak kroniki odnotowują, 1000 mieszkańców, odnotowują ponad 700 po wielkiej epidemii dżumy na początku XVIII wieku w epoce Wielkiej Wojny Północnej. Kalisz przeżył swoją tragedię w 1914 roku podczas I wojny światowej. Należy do 4 najbardziej zniszczonych miast Europy podczas I wojny światowej, mimo że tak naprawdę w istocie front tutaj nie przebiegał. Zniszczony w sierpniu i na początku września 1914. Nie będę mówił o okolicznościach. I Kalisz wreszcie przeżył hekatombę likwidacji 1/3 ludności swojego miasta, ludności żydowskiej, która w sierpniu 1939 roku stanowiła 1/3 z 81-tysięcznego wtedy miasta. A pomimo wszystko Kalisz ciągle żyje i jest liderem południowej Wielkopolski. Życzę władzom, aby interesowały się nie tylko Kaliszem, ale tak jak do tej pory, ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie, współdziałaniem z innymi samorządami regionu południowej Wielkopolski. W ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej można rzeczywiście pozyskać i pozyskujecie Państwo poprzez swoje pomysły integrujące tutaj funkcjonalnie te różnorodne samorządy pieniądze zewnętrzne. I dzięki tej zaradności Kalisz, ale też społeczności mieszkające w innych sąsiednich samorządach, można powiedzieć, że mają załatwiony ten najważniejszy mankament, którym jest bezrobocie. I tak jak w Polsce statystycznie bezrobocie wynosi za ostatni miesiąc 5,1, tak w aglomeracji kalisko-ostrowskiej w poszczególnych powiatach mniej więcej oscyluje ono wokół 3% minus, minimalnie 3% plus. To świadczy o tym, że Kalisz i cały subregion kaliski może stać się jednym z liderów naprawdę dużego rozwoju i tak szczerze od serca powiem, może uczniowskim językiem, bo jestem oświatowcem, turbodoładowania, prawdziwego turbodoładowania, które będzie widoczne nie tylko z punktu widzenia Poznania, ale i Warszawy. Wszystkim wyróżnionym dzisiaj osobom serdecznie gratuluję, a władzom i Państwu radnym, Panu Prezydentowi życzę sukcesów w rozwoju miasta. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy za życzenia i za mini wykład historyczny. Bardzo dziękujemy panu posłowi Tomaszowi Ławniczakowi. O głos prosiła również kolejna parlamentarzystka z naszego regionu, pani poseł Katarzyna Sójka. Jest z nami pani poseł, nie widzę. Ale jest z nami, jak zawsze, Janusz Pęcherz, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszamy. Wytrzymacie państwo jeszcze kilka minut? Jeżeli tak, to panie prezydencie, panie przewodniczący wraz z Radą Miejską miasta Kalisza, panie i panowie parlamentarzyści, szanowni państwo. Jest dla mnie zaszczytem i honorem podzielić się z państwem kilkoma myślami tej szczególnej okazji, jaką stwarza święto miasta. Miasta, z którym wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy uczuciowo związani. Oczywiście każdy na swój sposób, ale jednak. Rok temu, a więc nie tak dawno, odszedł od nas profesor Henryk Samsonowicz, wybitny historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i minister edukacji narodowej, o którym możemy powiedzieć,
że był serdecznym przyjacielem Kalisza. Profesor Samsonowicz powiedział kiedyś o naszym mieście takie słowa, które zapadły głęboko w nasze serca. Bez pamięci o Kaliszu nie ma pamięci o historii Polski, bo kiedyś Kalisz to był klucz do Królestwa Polskiego. Będziemy je zawsze powtarzali, bo zasługuje na to jako motto poświęcone miastu, naszemu miastu. A więc Kalisz jako miasto historyczne. Tu były dzisiaj o tym dużo słów. Ciągle dopada nas historia. Mamy uchwalony przez Sejm rok Marii Konopnickiej. A przecież dla niej Kalisz był rodzinnym miastem. 25 lat temu przebywał w Kaliszu z pielgrzymką Jan Paweł II i tu wygłosił jedną z najważniejszych homilii w historii swojego pontyfikatu. Były to słowa o wartości życia i potrzebie jego ochrony. Można by tak długo wymieniać przykłady związków historycznych, a ja wymieniłem tylko te, które spłynęły z bieżących kart kalendarza. Chcę przez to powiedzieć, że historia nas określa, to ona kształtuje nasze myślenie, świadomość i charakter. Historii zawdzięczamy świadomość, kulturze tożsamość. Im więcej stworzymy takich znaków tożsamości, tym lepiej. To jest nasz niezbywalny kapitał, który powstał przez to, że historia wpleciona została w teraźniejszość, a teraźniejszość wynika z historii. A przyszłość? Przyszłość budowana jest pragnieniami i wolą działania. Nasuwają się tu skojarzenia o nowoczesności Kalisza, jego dynamice, energii społecznej, o gospodarce opartej na wiedzy i wysoko zaawansowanych technologiach, o rozwiniętej infrastrukturze komunalnej, o mieście otwartym, europejskim, ośrodku dialogu kultur, rozwiniętym ośrodku edukacyjnym na poziomie średnim i akademickim, dobrze wykorzystującym centralne położenie w kraju, o mieście, w którym zieleń, woda i przestrzeń komponują się w harmonijną przestrzeń, a w którym po prostu daje się dobrze żyć. To nie są odległe, nierealne marzenia. Zresztą od marzeń zaczyna się każda droga w przyszłość. Nazwijmy to marzeniami albo wizją, ale miejmy je, musimy je mieć. Życzę Kaliszowi, by spełniały się wszystkie jego marzenia, plany, programy. Zamierzenia, by jak przed wiekami był kluczem do Rzeczpospolitej i żeby na wszystko starczało pieniędzy. Na koniec pragnę zwrócić się do tych, których dzisiaj nasze miasto postanowiło uhonorować swoimi godnościami. Szanowni i drodzy laureaci, jesteście solą tej ziemi, najcenniejszym jej kamieniem. Wyróżniając was swymi godnościami, miasto wskazuje na te postawy, autorytety, wzorce osobowościowe, cechy i czyny, które chciałoby propagować, rozpowszechniać, na których chciałoby budować moralny fundament. Otrzymacie dziś wiele gratulacji. Przyłączam się do nich z wielką radością. Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie moich słów. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie panu senatorowi. A ja zapraszam do nas panią Annę Lis, asystentkę pani poseł do Parlamentu Europejskiego Angeliki Możdżanowskiej i poproszę o skierowanie kilku słów właśnie w imieniu pani europoseł Angeliki Możdżanowskiej. Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, radni, panie ministrze, panie pośle, wszyscy państwo zaproszeni według tytułu i pełnionych funkcji. Drodzy Kaliszanie, Kaliszanki, Angelika Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ze względu na pełnione obowiązki w Parlamencie Europejskim nie może tu dziś z Państwem świętować.
Proszę przyjąć bukiet gratulacji za waszą działalność, za waszą mądrość, podejmowanie decyzji, skuteczność w działaniu, za to, że dzięki wam, dzięki takim osobom jak wy, Kalisz się rozwija. Nie pozostaje tylko miastem historycznym, ale pięknie się rozwija. Bardzo duże słowa podziękowań również dla wszystkich Kaliszan, Kaliszanek za te trudne ostatnie lata, można powiedzieć, COVID-u, ale i od lutego tego roku, szanowni państwo, za to, że otworzyliście domy i serca, nie pozostaliście bierni dla sąsiadów, dla potrzebujących za naszej granicy mieszkańców Ukrainy. Bardzo duże słowa podziękowań. Na koniec życzę wszystkim, przede wszystkim osobom decyzyjnym, władzom miasta Kalisza, dalszych trafnych, skutecznych decyzji, działań powodujących właśnie rozwój miasta. Szczególne słowa gratulacji, podziękowań kieruję dla osób dzisiaj odznaczonych. To właśnie wasze działania, wasza praca zapisuje te najpiękniejsze karty historii miasta Kalisza. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za życzenia, a kilka słów chciałby skierować jeszcze do nas Jan Adam Kłysz, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. Zapraszamy. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Drodzy Państwo, jak każdego roku, tak i tego roku nie może zabraknąć życzeń od mieszkańców powiatu kaliskiego dla mieszkańców miasta Kalisza. Ale zanim przejdę do życzeń, chciałbym się podzielić z pewną refleksją, którą zauważyłem, wykonując funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego. Otóż tworząc różnego rodzaju podziękowania, gratulacje, bardzo często używam słowa ziemia kaliska. Używam słowa ziemia kaliska, bo nie jestem w stanie rozdzielić, nie jestem w stanie znaleźć granicy pomiędzy działalnością powiatu kaliskiego, działalnością miasta Kalisza, działalnością mieszkańców tych dwóch jednostek, bliźniaczych jednostek. To są takie dwa bliźniacy. Drodzy Państwo, spojrzałem teraz na pana prezydenta Kulawinka. Niedawno był z panem burmistrzem Sebastianem Wardęckim na szałę. Razem witali tam gości na Dzień Dziecka. Ja dzisiaj odbierałem gratulacje, odbierałem podziękowania za to, że byłem w liceum plastycznym na wykładzie. Tutaj przyniosłem dzisiaj prezent. Tym prezentem jest budynek starostwa powiatowego w Kaliszu. Ten budynek jest w sercu miasta Kalisza. Tu się mieści. Jesteśmy ze sobą związani. Drodzy Państwo, życzę, abyśmy wspaniale współpracowali dla dobra mieszkańców ziemi kaliskiej. Aby ta współpraca była bardzo owocna. Abyśmy mogli cieszyć się tą współpracą. A dla mieszkańców miasta Kalisza życzę, żeby te wszystkie inwestycje, a szczególnie ta perełka, ta wisienka na torcie, czyli główny rynek, jak najlepiej była wykonana. Abyśmy się wszyscy tym cieszyli. Wszystkiego dobrego dla mieszkańców miasta Kalisza od mieszkańców powiatu kaliskiego. Oczywiście przyjmujemy życzenia i dziękujemy. Dziękujemy panu przewodniczącemu, a ja zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu panią Alicję Kobus, przewodniczącą gminy wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu. Zapraszamy panią przewodniczącą do nas na scenę. Panie Prezydencie, Wysoka Rado,
Wszyscy goście zgromadzeni na tej niezwykłej uroczystości, nie będę długo męczyć, ale chciałabym, jestem bardzo wzruszona, będąc w Kaliszu, myśląc o latach negocjacji, pracy na rzecz cmentarza żydowskiego, najstarszego cmentarza żydowskiego w Polsce. Minęło prawie 22 lata. Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali, nie mówiąc już szczególnie o panu prezydencie, wiceprezydencie, Wysokiej Radzie, obecnej Wysokiej Radzie, bo przecież przez te lata były różne rady, z którymi nie można było się porozumieć. Wreszcie doszliśmy do porozumienia, ale były momenty bardzo trudne i ja bardzo dziękuję panu senatorowi Januszowi Pęcherzowi za wspomożenie dla chorych dzieci, które były na cmentarzu żydowskim, nie dość, że okaleczone przez los, to jeszcze za karę były na cmentarzu żydowskim w tej szkole. Bardzo dziękuję posłowi Rafałowi Grupińskiemu, który włączył się w to dzieło. Dziękuję innym posłom, senatorom, radnym, którzy całym sercem, nieraz nie mogąc nic zrobić, ale byli przy nas. Chciałabym bardzo podziękować. Nie ma osoby, która tutaj, myślałam, że spotkam księdza biskupa Kaliskiego, Damiana Bryla. Bardzo proszę mu przekazać moje wielkie podziękowanie, że w momentach trudnych w Kaliszu stał przy mnie, przy społeczności żydowskiej, przy panu prezydencie i przy Wysokiej Radzie, ludziach, którzy myśleli tak samo jak my, że jesteśmy społecznością, która współtworzyła to przepiękne miasto. A teraz pozwolę sobie przeczytać list, niezwykły list. Prezydent Krystian Kinastowski, Wysoka Rado Miasta Kalisza, w imieniu mojego ojca, poważanego rabina Eliakima Schlesingera, przewodniczącego rabinicznego zarządu Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie oraz członków komitetu, serdecznie przyjmujemy i popieramy umowę podpisaną 17 maja przed przedstawicieli polskiego rządu, prezydenta Kalisza i członków Rady Miasta Kalisza oraz Gminę Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, dotyczącą ważnego cmentarza żydowskiego w Kaliszu, gdzie spoczywa wielki lider społeczności żydowskiej Mogen Avrohom, pośród setek grobów sięgających datę XVI wieku. Po 20 latach wytężonej pracy i negocjacji w imieniu światowego żydostwa przez Komitet Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie i inne organizacje żydowskie, to bez wątpienia dzięki zaangażowaniu pana prezydenta Kalisza i oddanego zespołu w mieście Kalisz, mam na myśli oczywiście Wysoką Radę i życzliwych mieszkańców, którzy doprowadzili ważną umowę do realizacji. To wielki dzień dla światowej społeczności żydowskiej, miasta Kalisza i doprawdy głębokiego porozumienia pomiędzy ludźmi, piękna dyplomacji i demokracji. Z niecierpliwością czekamy na wspólną pracę, na odtworzenie historycznym cmentarza z pełnym szacunkiem i dumą dla pochowanych tam osób zgodnie z wytycznymi halachicznymi. Dziękuję raz jeszcze z poważaniem rabin Jeszua Schlesinger, Londyn. Tutaj mam podziękowanie, piękny list w wersji angielskiej, który przekażę panu prezydentowi. Bardzo serdecznie dziękujemy pani przewodniczącej i rzeczywiście podpisanie tego porozumienia jest kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach historii naszego miasta. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz chciałem bardzo pani Alicji podziękować. Ma ona tutaj również ogromny
wkład w to wielkie dzieło. Pani Alicjo, diabeł machał tutaj swoim ogonem, ale daliśmy radę. Ale ja państwu powiem, zmarli, którzy leżą na tym cmentarzu, mieli niesamowity na nas wpływ. To nie tylko diabeł machał ogonem. Bóg nam pomagał i zmarli nam pomagali. I chciałabym jeszcze, jak już jestem przy panu prezydencie, życzyć błogosławieństwa Bożego dla miasta Kalisza, dla jego dzieła, dla pana prezydenta, dla całej rady, żeby się wam wiodło, bo jesteście naprawdę, na to zasłużyliście, jesteście wielcy. Dla mnie jesteście niesamowici. O was dzisiaj mówi cały świat. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo jak państwo wiecie, rzeczywiście przez wiele, wiele lat ta sprawa była nierozwiązana, aż wreszcie doczekaliśmy właśnie fantastycznego finiszu. 2022 rok okazał się tym rokiem przełomowym. Drodzy państwo, jak wspominał pan przewodniczący, jest z nami delegacja z Suwałk i chciałaby skierować do państwa kilka słów. Zapraszam pana Romana Rynkowskiego, zastępcę prezydenta miasta Suwałk, oraz pana Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. Wydawałoby się, że Kalisz, gdzie Kalisz, Wielkopolska, Suwałki. Gdzie Suwałki, a zaraz się państwo przekonają, że tak naprawdę są pewne elementy, które nas coraz mocniej łączą. Panie ministrze, parlamentarzyści, panie przewodniczący, panie prezydencie, wszyscy państwo według godności i tytułów. No właśnie, jechaliśmy do państwa bardzo długo, bo to 6 godzin jedzie się z Suwałk. Ale postaramy się mówić krócej niż jechaliśmy. Jakoś się tak podzielimy tutaj z panem przewodniczącym, żeby aż tak długo nie było. Panie przewodniczący, panie prezydencie, kiedy rozpoczynała się dzisiejsza uroczysta sesja, ja poczułem się trochę tak, jakbyśmy nie wyjeżdżali z Suwałk. Te problemy, wyzwania, o których i pan przewodniczący mówił, i pan prezydent, to są też wyzwania, które były w Suwałkach. Bardzo mocno przeżyliśmy pandemię. W tej chwili mamy gości z Ukrainy. Ponad 1000 osób przyjechało do Suwałk. Staramy się im pomóc tak, jak możemy. Nasi mieszkańcy, podobnie jak mieszkańcy Kalisza, otworzyli serca, otworzyli własne domy i starają się, żeby ci ludzie, którzy przyjechali do Suwałk, czuli się jak u siebie. Natomiast pan prezydent, pan przewodniczący mówił tutaj o inwestycjach. To są takie inwestycje, które i w Suwałkach robimy. Rewitalizacja jak najbardziej. Pozyskiwanie środków zewnętrznych też. Linia kolejowa Rail Baltica. Trasa, obwodnica miasta, my mamy Via Baltica też. No, miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy do Kalisza mogli przyjechać trochę szybciej. Natomiast była tutaj mowa i przedmówczyni mówiła o społeczności żydowskiej. W Suwałkach też mieliśmy społeczność żydowską, nie tylko żydowską, ponieważ znakiem tej wielokulturowości Suwałk jest cmentarz 7 wyznań. To unikat, myślę, w skali Polski na pewno, może w skali europejskiej również. Także poczuliśmy się w Kaliszu jak u siebie. Dzisiaj miał być na tej uroczystej sesji pan prezydent Czesław Renkiewicz, natomiast nie mógł przyjechać, ponieważ w Suwałkach mamy Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Wczoraj się ta uroczystość rozpoczęła wielką burzą, która przerwała i zawody. Tylko szef zdążył otworzyć. Żadne dyscypliny nie zostały rozegrane. Dzisiaj już idzie według planu. Ale oczywiście duchem pan prezydent tutaj jest. Natomiast spotykamy się w roku Marii Konopnickiej. I
Muszę tutaj powiedzieć o pewnych pretensjach, które my mamy do Kalisza. Uroczysta sesja, święto miasta, a ja mówię o pretensjach. Otóż 180 lat temu Maria Wasiłowska, Konopnicka, urodziła się w Suwałkach. W wieku 7 albo 8 lat wyjechała do Kalisza. Nigdy do Suwałk już nie wróciła. W roku, w którym ona wyjechała z Suwałk, urodził się wielki malarz Alfred Wierusz Kowalski, który z Suwałk wyjechał do Kalisza. Nigdy do Suwałk nie wrócił. W Suwałkach urodził się również Andrzej Wajda, który wyjechał nie do Kalisza, tym razem do Radomia. Ale też z Suwałk wyjechał. Mamy oczywiście taką pretensję, że Kalisz nam tych naszych wielkich zabiera. Natomiast zaczynam ich trochę rozumieć, bo kiedy wjeżdżaliśmy tutaj do Kalisza i zobaczyliśmy, jakie to piękne miasto, dzisiaj nagradzali państwo wspaniałych ludzi. My też nagradzamy w Suwałkach wspaniałych ludzi. Dajemy im takie włócznie jaćwingów, bo Suwałki to tereny dawnego państwa jaćwieskiego. Ale nagradzamy podobną grupę ludzi zasłużonych dla miasta, o otwartych sercach, sportowców. I kiedy dzisiaj tutaj wjeżdżaliśmy, to trochę zacząłem rozumieć Marię Konopnicką, Alfreda Wierusza Kowalskiego. Także jak wrócimy do Suwałk, to... O tym też chciałem powiedzieć, bo podobnie jak była tutaj dzisiaj mowa, państwo mówią, że Kalisz to wasze miasto, Suwałki to nasze miasto. Jednak sentyment i patriotyzm tutaj jest decydujący. Natomiast kiedy wrócimy, to przekaz dla pana prezydenta jest taki, że musimy się bardzo starać, żeby ci wielcy znowu nam tutaj do Kalisza nie uciekli. Panie prezydencie, panie przewodniczący, 740 lat to szmat czasu. Suwałki 2 lata temu świętowały 300-lecie. No, miasta podobne, ale jednak wy istniejecie dłużej. Serdeczne gratulacje, serdeczne życzenia. Gratuluję nagrodzonym dzisiaj. Wspaniali ludzie, wspaniałe osoby. Kolejnych jubileuszy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni gospodarze, dostojni goście i wszyscy państwo, których łączy to cudowne wydarzenie. Chciałbym jeszcze zapewnić raz, że wracamy do Suwał, chociaż z przyjemnością byśmy zostali w tak pięknym mieście. A wracając do naszej długiej podróży, powiem tak, zastanawialiśmy się bez wątpienia, co nas łączy. Łączy z pewnością Maria Konopnicka, ale łączy jeszcze jeden element, który dzisiaj jednoznacznie wybrzmiał. Wspaniali mieszkańcy. Wspaniali mieszkańcy tego miasta, wspaniali mieszkańcy Suwałk, a to wszystko nas, samorządowców, zobowiązuje do bardzo intensywnej, wielkiej pracy, do misji, do pracy z pożytkiem dla społeczeństwa, dla społeczności lokalnej. Osoby, które zostały wyróżnione, tak wiele reprezentują środowisk, a to dowodzi tylko, że naszą rolą jest dostrzegać te osoby i szukać u nich wsparcia i je wspierać. Jest jednak rzecz, która nas dzieli i o niej na koniec też pozwolę, bo miało być krótko, wspomnę. Suwałki są na mapie pogody reklamowane. Za to nic nie płacimy. To taki bonus, chociaż w sposób zupełnie nieszczęśliwy. Z reguły wskazania padają na bardzo kiepską temperaturę. I powiem, że trochę się w przyrodzie poprawia, bo ta temperatura nie jest taka tragiczna jak jakiś czas temu. Ale jeszcze jedna rzecz nam pomaga. Suwalczanie mają
bardzo gorące serca i tą temperaturę podnoszą, a w tym zawierają się również ukłony i serdeczne pozdrowienia dla Państwa. W czasie tylu uroczystości z Panem Prezydentem policzyliśmy, że chyba 5 elementów stanowi dzisiejsze święto. Niech one wszystkie Państwa integrują, niech Państwu służą, niech cudowne jubilusze przebiegają w sposób tak wspaniały jak dzisiaj. Zdrowia i pomyślności i bardzo serdecznie zapraszamy do tych Suwałk, tam na mapie pogody, gdzie się jedzie w inną część, ale równie wspaniałej Europy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Panów oczywiście spokojnie z Kalisza wypuścimy. A mamy jeszcze taki bardzo specjalny prezent tutaj dla pana prezydenta, dla pana przewodniczącego. To jest akt chrztu, nieoryginalny oczywiście, Marii Konopnickiej. Z podkreśleniem, że w Suwałkach. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wyjątkowy prezent. A panowie dziś dopisali w Kaliszu kolejną kartę naszej historii. No i dowiedzieliśmy się, jak wiele wydarzeń, jak wiele elementów wspólnych dla Kalisza i dla Suwałk. I dziękujemy za zaproszenie. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Myślę, że możemy przejść do kolejnej części. Pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka słów powiem, kto z naszych gości przesłał do nas na ręce gospodarzy listy z życzeniami wszelkiej pomyślności dla miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców. Te listy z życzeniami nadesłali do nas pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pani Marzena Wodzińska, radna sejmiku województwa wielkopolskiego. I tutaj poproszę moją koleżankę o odczytanie fragmentu tego listu od pani radnej. Tak, pani Marzena Wodzińska pisze: życzę przede wszystkim wszechstronnego i dynamicznego rozwoju naszego miasta oraz dobrej współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego, pięknej uroczystości i radosnego świętowania. Dziękujemy. Kolejny list skierowała pani Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wspólnie z panem Jarosławem Lisieckim, przewodniczącym Rady Miejskiej Ostrowa. Pozwólcie państwo, że fragment tego listu również państwu odczytam. Życzymy państwu, aby ten rozwój jubileusz był zawsze jak najsilniejszy, ciesząc tysiące mieszkańców domów i mieszkań nad Prosną oraz satysfakcjonując włodarzy miasta w realizacji ich ambitnych celów. Kierujemy również pod Państwa adresem słowa podziękowania i szacunku dla całego samorządu Kalisza na przestrzeni lat oraz do mieszkańców za troskę o dotychczasowy rozwój i pielęgnowanie tradycji i historii Kalisza. Jesteśmy przekonani, że ta historia będzie dalej dla Państwa źródłem bezcennej inspiracji i szczególnym zobowiązaniem do podejmowania samorządowych wyzwań dla dobra miasta i mieszkańców. Niech zatem kolejne lata będą dla Państwa czasem jak najlepiej wykorzystanych szans, a dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miasta oraz wydarzenia towarzyszące Świętu Miasta przyniosą wszystkim Państwu wiele radości i życzenia kieruje prezydent miasta pani Beata Klimek i przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pan Jarosław Lisiecki. Kolejny list z gratulacjami, a przede wszystkim z życzeniami nadesłał do nas pan Piotr Korytkowski, prezydent miasta Konina, a także pan Jerzy Walczak, burmistrz miasta i gminy Nowe Skalmierzyce. Za wszystkie te listy bardzo serdecznie, a przede wszystkim za życzenia bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, nasza uroczysta sesja powoli dobiega końca. Poproszę Państwa o powstanie. I proszę o wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
I na koniec zapraszamy na scenę gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Tadeusza Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. A państwa proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, ja wiem, że dzisiejsza sesja, uroczysta sesja jest dość długa. Myślę, że państwo radni na pewno nie chcieliby, żeby normalne sesje trwały aż tak długo. Ale jest to piękna sesja. Jest piękna sesja ze względu na to, że naprawdę uhonorowaliśmy dzisiaj wspaniałych ludzi. Natomiast rzeczywiście czując się jako gospodarz, ale jestem w imieniu gospodarzy, którzy dzisiaj tutaj są i miałbym teraz bardzo gorącą prośbę, zgodnie ze swoją obietnicą, proszę radnych Rady Miasta Kalisza o to, żeby weszli tutaj na scenę, żebyśmy mogli zaprezentować się państwu z jednej strony, a z drugiej strony no chciałbym, żebyście państwo tutaj rzeczywiście razem ze mną stanęli, chociaż do wspólnego zdjęcia. Zapraszam państwa radnych. A zatem zapraszam również pana prezydenta i panów wiceprezydentów jako kaliscy samorządowcy. Zapraszam serdecznie. Tak jest, ta tradycja bodajże narodziła się chyba rok temu we wrześniu w sali recepcyjnej ratusza. Wówczas też na koniec pojawili się wszyscy radni, no bo to głównie oczywiście również ich święto. Dzisiaj uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza, jedyna taka w roku, gdzie wszelkie spory i różnice odstawiamy na bok i skupiamy się na tym, by świętować, by docenić osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Kalisza. Szanowni państwo, ja chciałem też tym samym podziękować państwu radnym, którzy dzisiaj tutaj przybyli, żeby okazać właśnie szacunek uhonorowanym przez miasto Kalisz, okazać szacunek naszym zacnym gościom, zarówno z miasta Kalisza, jak i parlamentarzystom, jak i gościom zagranicznym. Bardzo się cieszę, szanowni państwo, że tutaj jesteście i myślę, jeżeli mógłbym prosić państwa fotoreporterów o zrobienie nam wspólnego zdjęcia, to byłbym bardzo wdzięczny. Tak, to jest ten moment, kiedy poprosimy fotoreporterów o wspólne zdjęcie prawie całej Rady naszego miasta. A państwa proszę, to jest taki moment, kiedy można też nagrodzić brawami naszych radnych za tą codzienną pracę na rzecz miasta. Państwo, jeszcze tylko chwileczkę, zanim zakończymy oficjalnie obrady, chciałbym złożyć gorące, serdeczne podziękowania. Oczywiście przede wszystkim nie ukrywam, że dla Kancelarii Rady Miasta i Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, które czuwały nad organizacją dzisiejszej sesji, a wiem, obserwując pracę, zwłaszcza Kancelarii Rady Miasta, że rzeczywiście zorganizowanie takiej uroczystości wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, także bardzo serdecznie na ręce pani naczelnik dziękuję ślicznie. Panie naczelnik, akurat tutaj siedzą obydwie, w związku z tym bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, każda uroczystość byłaby no niepełna, gdyby nie wspaniali prowadzący. Dlatego, szanowni państwo, ja nie ukrywam, że jeżeli państwo tylko się zgodzą, a jeżeli ja będę miał jeszcze dalej przyjemność prowadzenia przewodniczenia Radzie Miasta Kalisza, mam nadzieję, że za każdym razem nie odmówicie państwo prowadzenia uroczystej sesji Rady Miasta. Jesteście wspaniali. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dla nas to przede wszystkim ogromny zaszczyt, że możemy też dzisiejszego wieczoru być z państwem. Szanowni państwo, chciałbym podziękować również Filharmonikom Kaliskim i wspaniałej artystce, która uświetniła naszą dzisiejszą uroczystą sesję Rady Miasta Kalisza. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Naprawdę artyści światowego formatu, o czym wielokrotnie wiedzieliśmy. To, że mieszkańcy Kalisza mają okazję obserwować naszą dzisiejszą długą sesję, to zasługa również osób, które zajmują się transmisją. Bardzo serdecznie też państwu tutaj od tego zaplecza technicznego, telewizyjnego bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że wszyscy też wyrazimy oklaskami podziękowanie, że inni mieszkańcy Kalisza mogą nas obserwować. Dobrze, szanowni państwo, ta sesja rzeczywiście była bardzo długa. W związku z tym dobiega końca oficjalna część naszego dzisiejszego spotkania, podkreślam słowo oficjalna, zamykam 54. uroczystą sesję Rady Miasta Kalisza, gratulując jeszcze raz wszystkim odznaczonym, uhonorowanym. Jesteście państwo wspaniali. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję.
Szanowni Państwo, można powiedzieć, że dalsza część obrad już poza tą salą, poza tą piękną aulą. Zapraszam serdecznie. Tak jest. W imieniu właśnie gospodarzy zapraszamy na okolicznościowy toast za pomyślność mieszkańców i miasta. A my kłaniamy się nisko i dziękujemy, że mogliśmy dla Państwa poprowadzić tę uroczystość. Paweł Figiel. Bardzo dziękujemy, Agnieszka Giesz. Dziękujemy za uwagę.